Witam serdecznie na czternastych zajęciach Olimpijskiego Koła Informatycznego, na świątecznych zajęciach. Kochani, no, przed nami święta, przed nami nowy rok, przed nami cudowny czas. Ja już w tym momencie składam Wam najserdeczniejsze życzenia trochę takiego odpoczynku. Ale nie oznacza, że my będziemy odpoczywać. My dzisiaj naprawdę mamy bogaty, napięty program. Narysujemy tą piękną choinkę. Więcej, ona będzie się mienić bombkami. Mam nadzieję, że wytrwamy do końca. A lampki będą nam pięknie się animować i przesuwać. Też Was witam serdecznie na czacie. Dziękuję za życzenia, dziękuję za wszystkie kartki, które od Was dostałem. Oczywiście zrobię z tego post na Facebooku, także bardzo Wam dziękuję również. A kochani, no święta to też okazja, żeby powiedzieć, że my jako informatycy jesteśmy potrzebni, że przyszłość jest nasza, że przyszłość jest piękna. Zobaczcie, dla narciarzy dron właśnie zamontował linę nowej kolejki nowej w Bieszczanach, Tu mamy rysunek. Zobaczcie, no czysta informatyka. Widzicie? Pana operatora, który tutaj z urządzenia jakiegoś tabletu steruje. No samo programowanie, sama algorytmika. No udział w takim projekcie to jest naprawdę marzenie. Myślę, że każdy z nas może w takim projekcie wziąć udział, są, dołączyć do, do takiego projektu. No to my wybieramy, gdzie chcemy, co chcemy robić, ale warunek jest jeden: musimy kochać to, co robimy, musimy wnikać, musimy rozumieć, bo przecież tu nie ma szansy na błąd. Tu musi być inżynieria, oprogramowania, kochani, w największym, na największym możliwym poziomie. Także przyszłość jest nasza, warto się bawić, warto, żeby było trudno. No i oczywiście dzisiaj będzie trudno, to mam mogę obiecać. A plan na dzisiaj. Momencik, bo tutaj troszkę mi się. O. Oczywiście świąteczna choinka to jest coś, co będzie nam towarzyszyć i uwaga, dzisiaj trzy quizy. Te quizy będą częścią zajęć, częścią rysowania choinki. One nas troszeczkę pokażą nam jak ta choinka wygląda, ona wygląda prosto, ale będziemy mieli dwa takie ciekawe elementy i na końcu oczywiście wybór zwycięzców z konkursu, pytania i odpowiedzi na sam koniec, tak wygląda nasza dzisiejsza agenda a kochani, my sobie od razu powiedzmy jakie zadanie robimy no, bo to tak jak powiedziałem te quizy będą oczywiście elementem tej naszej świąteczna choinka, zadanie te nasze quizy będą elementem, właśnie zadania, więc zaczynamy od naszego zadania, rozwiązujemy zadanie świąteczna choinka. Można wpisać sobie w. Przeglądarkę, ale no niekoniecznie, to już jak uważamy. I jaka jest treść naszego zadania? W domu państwa radosnych święta Bożego Narodzenia zawsze stanowią najważniejsze wydarzenie roku. No, zgadza się to, rzeczywiście tak to zwykle jest. A wszystko zaczyna się od wspólnego ubierania choinki. Lampek i bombek. No, wiadoma sprawa. Mam nadzieję, że Wy już albo macie choinkę, albo będziecie ubierać, albo możecie już macie ubraną, albo już Wam miga. Niestety w tym roku jest problem z choinką. Pan Adam, który wstawiał zawsze w święta pachnącą niżkową choinkę, nie zauważył, że urosła za duża i nie mieści się w pokoju. No. no niefrasobliwość. Na szczęście pan Adam przypomniał sobie, że posiada duży telewizor. Gdyby udało się na ekranie umieścić piękną, zieloną choinkę z przesuwającymi się lampkami i zmienia zmieniającymi kolor bombkami, to no, święta będą uradowane. Mamy stworzyć taką stronę www, wysłać mu, wystawić, tak żeby uratować święta właśnie. A jak ta choinka ma wyglądać? Tu jest pokazane. Zobaczcie, myślę, że ona nam za chwilę się zanimuje. Widać, że te lampki nam tutaj się przesuwają. A popatrzcie, nasze bombki zmieniają kolor, zmieniają kolor. Więc rzeczywiście jest to świąteczna choinka, troszeczkę taka ładnie cienowana, a troszeczkę na zieloną. No taka rzeczywiście ciekawa. I my mamy ją narysować. No to fantastycznie, to jest nasze zadanie. No to przechodzimy w takim razie od razu do Kahuta, który nas wprowadzi. Eee, tak. Tak. Dobra, i wielka prośba, żebyśmy wszyscy weszli na stronę Kahut IT, żebyśmy weszli na stronę Kahut IT i numer naszego. Kahuta to jest 531 7607, 531 7607. Także, no, mam nadzieję, właśnie, że za chwilkę tutaj wszyscy dołączamy. Prośba o wrzucenie numeru, tak, mogą być trochę lagi. Tutaj dostałem informację też od YouTube'a, że mogą być troszeczkę lagi. Dobrze, no, mam nadzieję, że tu wszystko dobrze wybrałem. Także dołączamy. Słuchajcie, jest 16:09. No dajmy sobie 2 minuty. 16:11 ruszamy. Ruszamy. Dobrze, jeżeli macie pytania, to dziękuję wszystkim za dziękuję Ameli Remi za linka do Kahuta, Ania Remi Komiks, Pyron Flix, Majka, dziękuję za numer. Tak. czy wszystko mam. Tak, myślę, że powinno być wszystko dobrze. Na starcie miało być zadanie, a nie quiz, pyta komiks. To jest właśnie, no to jest nasze zadanie. My robimy, po prostu dzisiaj będziemy przechodzić przez to zadanie. Przechodzić będziemy dzisiaj przez to zadanie właśnie w formie quizu, dobra? Szymon nie może dołączyć. Dlaczego Szymon nie możesz dołączyć? Tak, czekamy chwilkę, jest 18.11. Szymon, prosi o, o chwilkę poczekania, ale dobrze, słuchajcie. Tak, y robimy w ten sposób, że 18.12 Definitywnie, Definitywnie dołączamy. Dziękuję jeszcze raz, Amelio, za numer naszego quizu. Jeszcze raz wrzucenie, bardzo dziękuję. Tak, Remi mówi, że jest lak, no ale no, nic na to nie poradzimy w tym momencie. Mam nadzieję, że będzie się to nam no, troszkę oświeżać, ale wy i tak pytania i odpowiedzi będziecie widzieli na swoim ekranie bez względu na wszystko, także wierzę, że będzie tak jak trzeba. Tak, no właśnie, może tutaj śnieg, rzeczywiście potrzeba więcej dronów, żeby nam troszkę, troszkę pomóc. Jest 18.12, mówi Ninja, ale jest rzeczywiście 18.12, więc zaczynamy. 5, 4, 3, 2, 1, start. Nasz quiz numer 1 dotyczący trójkątów, no ale trójkąty być może mają coś wspólnego z naszą fantastyczną choinką. Zobaczymy. Pierwsze pytanie z 10. Co robi poniższy kod, Czyli zaczynamy z takiego z grubego. Wypiszę cytat z. wypiszę pewnego przyjaciela, poznaje się w niepewnym momencie. Wypiszę pewnego przyjaciela, poznaje się w, nie, w niepewnym momencie. Cytat z narysuje kółko. No, co wypiszę, co wypisze tutaj ten nasz poniższy kod. Mamy jeszcze 14 sekund. Także jeszcze jest chwila. Jeszcze jest chwila. Tak, możemy jeszcze chwilkę. Tak. Tak jest, kochani, Wypiszę pewnego przyjaciela. Poznaje się w niepewnym momencie, kto z Was powie na czacie, z jakiego to jest. Z jakiego to jest. Kto to, z jakiej książki to jest cytat. Mam nadzieję, że dacie radę. I popatrzcie, rzeczywiście, to jest ten nasz kod. Ja już go tutaj sobie uruchomiłem, Visual Studio Code, ale to można też w zwykłym notatniku napisać. Tu nie ma żadnego problemu. To oczywista jasność, i ja pokażę nam, jak ten kod wygląda. O, zobaczcie, rzeczywiście, jak sobie klikniemy na ten plik, jak sobie, zobaczcie, klikniemy na nasz plik, który się nazywa, nie wiem, indeks HTML, czy jakkolwiek, musi mieć rozszerzenie HTML. Ja może rzeczywiście zmienię, rzeczywiście zmienię. O, na indeks będziemy się tym posługiwali, po prostu, żeby nam nie było. Żeby nie było nam trudno. Dajcie chwilkę. O. Tak. Dobrze. Ja sobie go otworzę ten jeszcze raz, inaczej troszkę. O, a to sobie skasujemy, czyli mamy plik index.html i my ten plik nawet sobie tu jeszcze raz uruchomimy. I rzeczywiście nam wypisuje pewnego przyjaciela, poznaje się w niepewnym momencie. To jest, kochani, cytat oczywiście z, yy, no nie, nie kubuś pukatek, mały książę, tak? Keczupek ma rację, to jest cytat z małego księcia, komiks Remi Szymon, brawo. Tak jest, to jest cytat z mojego księcia, zbliżają się w tym momencie święta, zbliża się nowy rok, trochę przerwy, więc warto zerknąć do tej książki, naprawdę jest niesamowita, nie tylko jest dla nastolatków, ale również dla dorosłych, także można wspólnie, rodzinnie ją przeczytać. A co się wydarzyło? Zobaczcie, wydarzyła się następująca sprawa, my w jakimkolwiek pliku, znaczy w jakimkolwiek edytorze, może to być notatnik. Ja używam Visual Studio Code i oczywiście rekomenduję. Natomiast utworzyliśmy plik index.html. Utworzyliśmy, a w nim co? Powiedzieliśmy, że tworzymy dokument HTML, czyli dokument dla przeglądarki. Dowolna przeglądarka może go otworzyć i uruchomić. Następnie mówimy: tu się zaczyna dokument, prawda? A tu się, popatrzcie, kończy ten nasz dokument. Czyli to jest ten dokument między dwoma słowami HTML. Tu mamy początek takiej sekcji w HTML-u właśnie dla strony www, która mówi o pewnych właściwościach, na przykład jak duży ma być tekst, jakiego ma być koloru, no ale my tu nie mamy żadnych właściwości, po prostu piszemy standardowo, a body i body to jest coś, co pokazuje się na ekranie. Nam się ma pokazać na ekranie ten tekst pewnego przyjaciela, poznaje się w niepewnym momencie, przechodzimy, zobaczcie, do nowej linii, br z takim ukośnikiem do nowej linii i w drugiej linii piszemy cytat z. Czyli jak widać, nasz dokument HTML to jest ileś komend, komend dla strony www. Pierwsza komenda to jest właśnie, że to jest dokument dla Ciebie, przeglądarka, przeglądarko tu, że on, y, że to jest początek dokumentu HTML, to jest koniec, czyli wszystkie takie mamy znaczniki, większe od, mniejsze od i te znaczniki HTML i slash HTML, czyli początek dokumentu, koniec dokumentu. Head Slash head. Początek jakichś tam właściwości, koniec właściwości, ale my ich nie mamy. Początek tego, co ma być wyświetlane, czyli body, koniec. Takie mamy właśnie rozkazy. No to świetnie, w takim razie. Pierwsza piątka: Amazing, prayer, Green, Rational, Rapid. Pytanie drugie: Byś wyświetlić się jako strona www. Poniższy tekst musi być w pliku. W jakim pliku musi być poniższy tekst? Tutaj, Lofox, małego księcia, tutaj nie za bardzo trawi. No trudno, no słuchajcie, każdy tam ma oczywiście inne gusta. Ja lubię sobie tam czasami się zastanowić, właśnie, no na no, pewnymi, Bo to rzeczywiście jest taka książka cytatów, tak naprawdę. Ten jest jeden właśnie z takich ciekawszych. No bo rzeczywiście, jak słuchajcie, chcemy kogoś poznać. No to kiedy, to kiedy my możemy go poznać, prawda? No nie w takich normalnych sytuacjach, jak się wszystko jest dobrze, dopiero jak jest ciężko, jak jest coś niedobrze, prawda? Wtedy możemy rzeczywiście po poznać prawą, prawdziwą naturę człowieka, więc oczywiście, ale to jak najbardziej, tutaj szanuję każdego zdanie, także bardzo dziękuję za ten komentarz, oczywiście. Tak, kochani, natomiast jeśli chodzi o to, to musimy pamiętać, że ten, żeby się nam to wyświetliło jako strona www. to musi być, to musi to być. Index HTML. zobaczcie, ja sobie otworzyłem tutaj przeglądarkę plików, przeglądarkę no w Windowsie, przeglądarka plików w Windowsie, u mnie to się nazywa File Explorer, bo ja mam po angielsku, i popatrzcie, musimy kliknąć View, albo Widok, i tutaj musimy wiedzieć, że mamy zaznaczone File Name Extension, czyli pokazuj rozszerzenia plików, bo popatrzcie, jeśli ja teraz kliknę na ten plik index HTML dwa razy, no to rzeczywiście otwieram się w przeglądarce i pokazuje się to, co się miało pokazać, prawda? Jest bardzo dobrze. No z drugiej strony, ja go mogę otworzyć w notatniku i go zmieniać, czy w czymkolwiek innym, prawda? Ja zmieniam, będę zmieniał dalej Visual Code, ale możemy ten tekst, który jest w środku, pisać również w notatniku, prawda? Czyli ja mogę go, otworzyłem go w notatniku, prawda? Czyli zobaczcie, ten plik, muszę widzieć jego rozszerzenie. Muszę widzieć jego rozszerzenie. Dlaczego? Dlatego, że często jest tak, że Windowsy dodają tutaj tekstę i ukrywają. I ukrywają. No i teraz popatrzcie, jeżeli tak się zrobi nam, no to jak ja to kliknę, to już się nie otworzy w przeglądarce. Zobaczcie, to nam się nie otworzy w przeglądarce, tylko w notatniku. Więc to musi być koniecznie plik, który ma, to musi być plik, który, zobaczcie, ma rozszerzenie HTML, dlatego, dlatego my musimy koniecznie, to jest coś, co jest wymagane, widzieć rozszerzenia plików po to, żeby się upewnić, że to jest HTML i wchodzimy do file explorera do tego katalogu gdzie mamy nasz plik index.html patrzymy a yy, tu klikamy view albo widok i że rozszerzenia plików są pokazywane to jest obowiązkowe i wtedy możemy go otworzyć w notatniku czy tak jak ja visual code ja otwieram oczywiście visual code żebym mógł yy, tutaj go edytować prawda o, o źle, prawda żebym mógł go edytować zmieniać tak, więc, ale można też w tym notatniku, który był przed chwilą, tak samo, możemy go zmieniać, czyli jeżeli klikniemy prawym klawiszem Open with Notepad, no to otworzy nam się w notatniku i możemy zmieniać. Jeżeli klikniemy po prostu dwa razy, no to się utworzy w naszej domyślnej przeglądarce i to, co tam wpisaliśmy, będzie nam działało. Ale pamiętajmy o tym, że dzisiaj obowiązkowo ten plik nasz musi być indeks i przede wszystkim najważniejsze rozszerzenie HTML. Pierwsza piątka. Amazing, prayer, Amazing, green, green. Pytanie trzecie: jak kazać Windows, by były pokazywane rozszerzenia plików? Jak kazać Windows, by były pokazywane rozszerzenia plików? Kto tutaj nam powie, jak to kazać? Właśnie. My już o tym oczywiście mówiliśmy. Tak, także myślę, że nie powinno to nam sprawić problemu. Ale. Tak. tak jest. Mówiliśmy na ten temat. Eksplorator plików, widok, ukryj rozszerzenia znanych plików. No to trzeba tam po prostu tą opcję odhaczyć. Tak, tak akurat jest tak odwrotnie. Albo File Explorer, View, File Name Extension. Prawda? Musimy pamiętać o tym pokazywaniu o tym pokazywaniu plików, no oczywiście jest linii komend, nie ma takiego komendy pokaż rozszerzenia ale i oczywiście się da, pierwsza piątka prayer, amazing, amazing, green, epic pytanie czwarte, co robi poniższy kod, co robi poniższy kod no mamy troszkę zmianę w naszym, jeśli chodzi o nasz dokument troszkę nam się zmienia Prawda? Mieliśmy tutaj tekst, zobaczcie, w sekcji body mieliśmy tekst, teraz w sekcji body mamy canvas. ID plansza animacji, width 600, 600 i tu mamy canvas. Coś się pojawiło nam też w style, no także coś innego, no bo my rzeczywiście nie chcemy dzisiaj wypisywać tekstu, a chcemy raczej rysować, prawda? Tak jest, tworzy czarne płótno o wymiarach 600 na 600 Dobrze, kochani, wiecie co, żebyśmy my też, żebyście mieli ten cały kod też na bieżąco. Ja tutaj sobie otworzę oddzielnie y, może idone, y, i będę wrzucał ten nasz kod, prawda? Zobaczcie, będę wrzucał nam kod, y, ten, który na bieżąco tych, tych, poszcz tych poszczególnych kachotów, żebyście też mogli, prawda? Czyli to był ten nasz pierwszy kod. I to był kod, oczywiście, y, tam y, JavaScript. Załóżmy, że to jest JavaScript, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu współdzielić tylko i wyłącznie. Tak, tu wybiorę jakiś JavaScript, uruchom i automatycznie nam się, czyli to jest kod, y, cytat, prawda? Cytat. Ja wrzucam nam wszystkim. Dobra. Ok. No ale my mamy teraz inny kod. Jaki my mamy, kochanie, inny kod? Ten kod nam się zmienił, zobaczcie. Y Mianowicie wszystko pozostaje tak jak było. Rozpoczynamy dokument HTML, ten dokument tu się zaczyna, tu się kończy, no wszystko fajnie, ale zobaczcie, przejdźmy najpierw do sekcji body. W sekcji body mówimy, nie ma być żadnego tekstu wypisywanego na ekranie, tylko ma się pokazać płótno. Canvas, czyli płótno, to płótno ma się nazywać plansza animacji, no bo tam rzeczywiście będzie nasza animowana choinka. I to płótno ma mieć rozmiar po x, szerokość 600 i wysokość 600. A w stylu mówimy: Zobaczcie, tutaj w tym stylu powiedzieliśmy: Hej, w stylu chciałbym, tu się zaczyna, jeśli zobaczyć gdzieś planszę animacji, to zamaluj, niech kolor, tła, background, color, niech będzie black. No to zobaczył planszę animacji i rzeczywiście powinien nam narysować w tym momencie tego tego blaka, tego blaka oczywiście, a my tu idziemy do index.html i rzeczywiście, zobaczcie, mamy czarne płótno, zamiast cytatu mamy czarne płótno 600 na 600 mam nadzieję, że to jest jasne, dajcie znać tak przy okazji plus jedynki, jak to jest na razie jasne, zero jak średnio, minus jeden jak jest mniej jasne, a my sobie wysyłamy jako drugi kod, ten kod nasz właśnie z, z naszym już płótnem, prawda, z naszym płótnem, tak, na razie jest wszystko jasne, Komiks z popsuciem, to znaczy, co masz na myśli? Chodzi o to, że ten indeks HTML, tak? Yy, tak. O, czy o tym mówisz? Dobra, ale widzę, że w większości jest jasne, no to dobrze. Za chwilę będą ciekawsze rzeczy, oczywiście. A to jest nasz kod. To był yy, kod yy, planszy. Dobrze. To mieliśmy kod planszy, no to świetnie. Yy, nasza plansza jest. Dobrze. Brawo. No to pewnie będziemy teraz przechodzili do trudniejszych rzeczy. Momencik, wracamy do Kahuta. Pierwsza piątka, Pre amazing, amazing, rational, green. Pytanie piąte, jesteśmy w połowie. Co to jest canvas, kochani? Co to jest canvas? Płótno, na którym możemy rysować w języku JavaScript, płótno, na którym możemy rysować w dowolnym języku, element strony www, coś czarnego. Dziękuję mi Damissom, Bartolomeo, Ewa, Amelia, Pearson i tu komiks, Ratrew, Nax, UCP, Ania, Ninja, Kuba, Kasper. Dziękuję Wam wszystkim za y, opinię, za, Dziękuję Wam serdecznie. Tak, tutaj Lofix pięknie nam spoileruje. Bardzo Ci dziękuję, Lof, Lofox. Przepraszam, Lofox. Lolfox, tak, przepraszam serdecznie, bo ja tutaj też niedobrze widzę. Tak, to jest element strony www. Oczywiście, no przecież to, co my tutaj mamy. Zobaczcie, to jest strona www, prawda? Ten indeks HTML. Możemy otworzyć, przesłać komuś. On może to wszystko zobaczyć, to płótno, to naszą animację. Ale to jest oczywiście głównie płótno, na którym możemy rysować właśnie w języku JavaScript. Super. Pierwsza piątka, Amazing, amazing, rational captain. Pytanie szóste. Co robi poniższy kod? Rysuje zielony trójkąt, rysuje niebieskie kółko, rysuje zieloną linię. Pokażę po prostu czarne płótno. Co robi ten nasz kod, który tu mamy? Tak, Bangalore mówi, że chyba mnie nie słyszy, ale mam nadzieję, że słychać mnie. Patrzę tu na mikrofon. Wszystko powinno być w porządku. Tak? tak jest. Rysuje zielony trójkąt. Dlaczego rysuje zielony trójkąt? To się zaraz przekonamy. Czyli nasz kod troszkę się zmienia. Zobaczcie, nasz kod troszkę się zmienia, ale rzeczywiście zobaczmy, yy, czy on rysuje nam w tym momencie zielony trójkąt. No jest zielony trójkąt. Rzeczywiście ten kod już nam rysuje zielony trójkąt. Ja go w międzyczasie wrzucę nam wszystkim na mm, mm, do. Yy, do do one uruchom no dalej i niech on nam tutaj zrobi taki <tak>, tak, komiks mówi, że słychać wyraźniej niż zwykle, to się cieszę bo tutaj muszę wam powiedzieć, że taki potencjometr musiałem przestawić, zapomniałem o nim i on się trochę przyciszył, ale to cieszę się, że słychać wyraźniej kochani, no więc właśnie co robi ten kod, popatrzcie no oczywiście y znowu, tworzymy dokument HTML, jego początek, jego koniec, tu to samo, co poprzednio w stylu, jeżeli zobaczysz plansze animacji, to ustaw kolor y, tła na czarny, na, na black. No, koniec stylu, koniec tego nagłówka z ty, takimi elementami, które y, pokazują nam. Y, znaczy, które definiują pewne rzeczy, no między innymi naszą planszę. No i co mamy w sekcji body, to co ma się wyświetlać? Musimy wyświetlić płótno. To płótno ma się nazywać plansza animacji. Ma mieć szerokość 600 600 a oczywiście, ponieważ zobaczy planszę animacji, no to ustawi kolor background na black. Definiujemy dwie zmienne plansza i rysowanie i plansza ma po prostu dostęp do parametrów planszy. W tą linijką zapewniamy sobie dostęp do y, parametrów planszy, y, szerokości, wysokości. Tu natomiast y, zapewniamy sobie dostęp do funkcji. No jakich funkcji? Zobaczcie, mówimy tak, y, czyli to jest rysowanie, dostęp do funkcji rysujących. Mówimy tak, rysowanie kropka rozpocznij ścieżkę rysowania, no a tu zakończ ścieżkę rysowania. Mów tu, to oznacza, że przejdź bez żadnego rysowania, po prostu przejdź, skocz do takiego punktu to jest skocz do, a tutaj to już narysuj linię narysuj linię, a tutaj mówimy że wypełni, wypełni czyli popatrzcie, między trzema punktami no jak, jak to jest? byłoby między trzema punktami Widziałam tutaj coś do rysowania, popatrzcie, nasza plansza jest następująca o, to jest taka plansza to jest nasz x, to jest nasz y tu jest nasz punkt 0,0, czyli my powiedzieliśmy tak. Skocz do punktu 150, no to 100 po x, 50 po y, no to skoczył, prawda? To jest nasz ten pierwszy punkt. Zrób linię do 450, 400 po x, no to gdzieś tu będzie, prawda? Tu mamy 100 po x, 50, tu będzie 400, czyli mówimy linia tu, tak? A dalej mówimy linia 250, 500, no 250 to jest tu. 500 to będzie gdzieś bardzo nisko tu, czyli zrób taką linię no nie ma tej, ale nie szkodzi ale mówimy tak, to co jest między tymi trzema punktami wypełnij wypełnij, wypełnij kolorem jakim kolorem? to tu definiujemy, zobaczcie, wypełnij kolorem fill style rgb 05550 przepraszam, 02550 czyli oznacza, że, co oznacza zobaczcie, r czyli niebieskiego r ma nie być Green ma być pełno go, cały ma być, a blue zero, prawda? Czyli to jest RGB, to jest taki system, w którym my definiujemy sobie kolory. Ile ma być czerwonego, ile ma być zielonego, ile czerwonego? No u nas 0, zobaczcie, czerwonego. Ile ma być zielonego? No u nas 255. I ile ma być blue? No u nas blue ma być 0, czyli widać, że niebieskiego, czerwonego 0, ale zielonego za to pełno. No to oczywiście zrobi to nam na. Zielono, tak jak tutaj widać. No fantastycznie rzeczywiście nam narysował. Nie wiem czy ten kod już udostępniłem. Tak, udostępniłem ten kod. Więc wszystko chyba jest jasne. Po prostu te trzy punkty obszar, który jest między tymi trzema punktami, on po prostu zrobił to kolorem 0 255 0, czyli red brak, blue brak, green max. No i tak to nam zrobił. Znowu dajcie proszę plus jedynkę, jeśli jest wszystko jasne. 0, jeżeli yy, średnio, minus 1, jeśli jest niejasne, dajcie znać, czy tutaj w tym momencie wszystko jest w miarę okej. Okay. A my jedziemy dalej, pierwsza piątka, prer amazing, green, amazing, agile, lively. Pytanie siódme, co oznacza 100 w poleceniu, rysowanie, move to 150, co oznacza ta setka, co oznacza setka? Tu widzę dużo plus jedynek, Nax, Midamicio, Kacper... Zandfox, Keczupek, Ninja, Midamissio, jeszcze raz, Andrek, Person, Franek, Ratref, Daria, Lolfox, ba Lol bardzo dziękuję, Ania, Persi, Nine, Majka, Comics, Person. dziękuję Wam serdecznie, cieszę się, że jest jasne. No to się przekonamy, co oznacza ta setka właśnie w tym poleceniu. Co to jest ta setka? Myślę, że to nie powinno być. Trudni się współrzędna X jednego z punktów trójkąta. No to jest jasne, zobaczcie, my mówimy skocz do... Po x do 100, po y do 50, skocz do po prostu. To jest jasna sprawa. Pierwsza piątka: Amazing Green, Amazing Agile Elated. Pytanie ósme: Co to jest RGB? Co to jest RGB? Skrót od Ground, Green, Ball Definicja współrzędnych punktów System definiujący kolory R, Red, G, G Green, B, Blue Definicja intensywności każdego koloru 0 Brak, 255, Max No więc mam nadzieję, że tu nie ma baga Jeżeli nie ma baga, to myślę, że spokojnie sobie damy radę Ale w ten sposób możemy definiować kolory Nam dzisiaj to będzie bardzo potrzebne Do animacji Tak, tutaj Daria nam spoileruje eee, Tak jest tak jest. Te dwie odpowiedzi były prawidłowe, system definiujący kolory. No i oczywiście definiuje intensywność każdego koloru czerwonego, green, zielonego B. Blue to jest jasne. Pierwsza piątka. Amazing green, amazing Agile elated. Pytanie dziewiąte. Dlaczego kolor RGB 0255 to kolor zielony? Dlaczego tak jest, kochani? Czy tutaj yy, myślę, że nie powinno to nam też sprawić specjalnego problemu? Dlaczego to będzie kolor zielony? Myślę, że spokojnie damy radę. Tak, kochani. oczywiście. Nie no, to wszystko tylko to jest prawidłowe. Czerwony, niebieski są zgaszone. No jasna sprawa, czerwony i niebieski są zgaszone, red jest zgaszony 0, blue jest zgaszony Pali się tylko zielony na 255, tylko jego mamy mieć zapalonego, to jest jasna jasność Amazing, amazing, elated, agile, wise Pytanie dziesiąte, jak możemy zrobić nasz zielony kolor RGB 0,255 ciemniejszy, jak możemy zrobić taką komendę, zwiększać wartość 255 zwiększać wartość 2,0, wydać komendę, pojaśnij zmniejszać wartość 255. No to mam nadzieję, że nie ma baga w ostatnim pytaniu. Tak jest, zmniejszać wartość 255. No, no i sprawdźmy, zobaczcie. To prosta sprawa, żeby sprawdzić. Jak ja sobie tu zmniejszę to na 20, to popatrzmy, co się stanie z naszym trójkątem. No prawie go nie widać. Trochę go jeszcze widać, ale prawie nie widać. Zobaczcie, dam na, sto, na 110. No to jest taki, prawda? Trochę już jest, ale nie to samo co 255. 255 to wartość maksymalna danego koloru. No i to może być raczej koloru no, intensywności, ale możemy dalej zwiększać. Bo zobaczcie, możemy tutaj y, zobaczcie, dać 100, tutaj dać 100, czyli trochę będą się świecić, ale ponieważ tak samo będą się świecić, to nie to widzimy tak wyblaka nam ten, ten zielony, prawda? To był taki najbardziej intensywny na zerach y, ale możemy to zmieniać, prawda? Możemy tu sobie dać 180 i oczywiście, te kolory. Nam się będą zmieniały, nie mówiąc o tym, że możemy się tutaj dalej bawić. Możemy dać czerwony po prostu, prawda? Jak nam się nie podoba na przykład żółty trójkąt, no to będziemy mieli czerwony, proszę bardzo, no nie ma problemu. Ale jeśli chcemy mieć zielony, a my chcemy zielony z uwagi na naszą choinkę prawdopodobnie. No to znaczy się, że musimy tutaj dać zielony i ewentualnie możemy tutaj zmniejszać i będzie tak jak trzeba. No dobrze, kochani, to w tym momencie yy, wielka prośba żeby pierwsza piątka yy, wysłała na adres nagrody MapaOkiorg.pl, .ok .ok maila y, z tytułem pierwsza piątka, i to dzisiaj: kahut numer jeden z dzisiejszą datą, jakie miejsce zajęliśmy, a w treści jaką sobie życzycie nagrodę, PaySafe Card, Google Play, Allegro, no i screen oczywiście potwierdzający. Konieczny musi być ten y, screen, który potwierdza wasz wynik. To jasna jasność. Dobra, jeśli są pytania, to dawajcie znać, a jeżeli nie, no to popatrzcie, no słuchajcie, my idziemy dalej z naszym. Mamy trójkąt, zobaczcie, mamy narysowany nasz trójkąt. No i wszystko jest fantastycznie w tym naszym, z tym naszym, tylko no co, no trzeba by to wykorzystać do czego? Do tego, że, że chcielibyśmy zrobić z niej choinkę, prawda? Chcielibyśmy zrobić z niej choinkę. No a jak zrobić tutaj choinkę? No, pierwsza sprawa to jest taka, że musimy sobie to zmienić, popatrzcie, no nie możemy tak robić, musimy po prostu wywoływać rysowanie takiego trójkąta, więc zamiast czegoś takiego, to popatrzcie, o robimy tak, ojejejej, tutaj mi się, zobaczcie, czyli zamiast tego robimy po prostu funkcję rysuj trójkąt, po prostu funkcję dajemy rysuj trójkąt, prawda, no to świetnie, mamy funkcję rysuj trójkąt, i mówimy tak, współrzędne pierwszego punktu, współrzędne drugiego punktu, współrzędne trzeciego punktu, no i kolor tego trójkąta, i kolor tego trójkąta, prawda? Czyli właściwie to samo co poprzednio, to samo co poprzednio, bo popatrzcie, teraz możemy, teraz możemy co zrobić? Yy, no, wywołać po prostu to samo co było. Powiedzieć tak, że chcemy na przykład od 100 do 500, czyli Idąc do naszego znowu. O, ja się tutaj cofnę. Zobaczcie. Czyli mówimy tak. Współrzędne pierwszego punktu to jest 100, 500. Czyli po x 100, po y będzie 500. Czyli pewnie, czyli tu mamy 100, po y mamy 500, czyli tu gdzieś będzie nasz pierwszy punkt, który będziemy rysowali. Dalej mówimy 500, 500. No to po y nam się nic nie zmieniło, ale po x ten drugi punkt będzie miał 500, czyli będzie gdzieś tu, tak? No to świetnie. No i trzeci punkt, po x ma mieć 300, czyli gdzieś tu w środku. 300, no to jest idealnie w środku, bo zobaczcie, między 100 a 500, 300 jest w środku. A po y ma mieć 250, po y będzie 250, tak? Czyli gdzieś tutaj w połowie tej naszej strony, 250, no i ma się taki nam trójkąt narysować. No to zobaczmy, taki, o taki trójkącik, momencik, przestało mi rysować. Tak, czyli powinno nam narysować taki trójkącik. No i zobaczmy, zobaczmy czy tak będzie, zapisujemy, odświeżamy. No i jest taki trójkąt, tylko jest trochę ciemniejszy. Dlaczego ciemniejszy? Bo popatrzcie, my jeszcze przekazujemy tutaj parametr, mówimy tak, współrzędna pierwszego punktu, drugiego, trzeciego, i nasz kolor, prawda? Ustawiamy to wypełnienie na kolor, a tu przechodzimy do poszczególnych punktów. No i zobaczcie, rzeczywiście ten kolor jest zero, tego zielonego dajemy dosyć mało, jest taki ciemny. No ale popatrzcie, czy przypomina to już Wam trochę choinkę? Co? Kochani, czy, czy przypomina Wam to trochę już choinkę? Dajcie znać na czacie. No może chyba przypomina, no bo tak, Rewi mówi, że tak. No pewnie, że tak, bo popatrzcie, możemy narysować teraz drugi taki trójkąt. Popatrzcie, rysujemy drugi taki trójkąt. <laughs> Tylko, że mówimy tak. Troszkę wyżej, popatrzcie, widzicie 15400. O! 150, czyli tutaj, o! 400, prawda? 15400, czyli gdzieś będzie, tu się zaczyna ten punkt. No to ten pewnie będzie 15400, widzicie? 450, znowu 400. Czyli po Y znowu mamy tutaj. Yy, tak, tu było. O, tu mamy 400, yy, a ten drugi punkt musi być tak. Yy, przepraszam. Tak, tak. I tu mamy mieć 450. To jest nasz drugi punkt. No, a trzeci będzie znowu powyżej gdzieś 300-200, tak? 300-200, czyli tu było 250, to tu 200, tak? O. I popatrzcie, narysuje nam się co? Drugi trójkąt, widzimy, narysuje nam się taki drugi trójkąt, który trochę zamarze ten, ale już się pokazuje, taka jak choinka nawet tu. No i popatrzmy, czy tak rzeczywiście będzie. Dodatkowo jeszcze trochę rysujemy, to górne yy, górne gałązki takie jaśniejsze. No tak jest w choince, tak jest w choince. No poczekajcie, tylko zapiszmy to sobie. O, widzicie? No i jest, no i jest, no i zobaczcie, tą choinkę możemy rysować sobie tych ile chcemy. Ja już nie będę dalej w to wchodził, ale ja jeszcze mam przygotowane dla nas takie do góry jeszcze kolejne choinki. Zobaczcie, one idą do góry. Tu też idzie do góry i coraz są jaśniejsze, widzicie? 160, 180, czyli ten green nam się zwiększa od 120 do 140, do 160, do 180. No i popatrzcie, rzeczywiście, no już mamy choinkę. Możemy powiedzieć, że już mamy dzisiaj pierwszy sukces, bo mamy choinkę. Co prawda, nic nam tu się jeszcze nie animuje, ale choinka jest, jest piękna, bardzo mi się osobiście podoba, nie wiem jak Wam, dajcie znać na czacie. Ja tylko tą choinkę jeszcze op, 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 opatulę. Zobaczcie, żeby ona, żebyśmy mogli ją wywoływać za każdym razem. Czyli znowu nadam jej funkcję. Popatrzcie, czyli mówię tak, te wszystkie nasze rzeczy, które tu mamy, mówię tak, tą rysuj choinkę, tą dolną gałązkę, rysuj choinkę, tą wyższą gałązkę, jeszcze wyższą i samą górną tą gałązkę, tą część. To mówię, niech to będzie funkcja rysuj choinkę i ja wywołuję po prostu funkcję rysuj choinkę. Ona mi tą choinkę po prostu będzie rysować i mamy taką piękną choinkę. Ładne, tak, ładne, dziękuję bardzo Remi. Mi też się podoba. Dajcie znać plus 1, jeżeli to jest jasne, 0 jak średnio, minus jeden jak jest niejasne. Ja już oczywiście wysyłam kod. To już jest gotowy kod w tym momencie do wysłania, więc znowu idę do Ideone yy, i wrzucamy tutaj nasz kod tej naszej choinki. No już mamy dużo, nie jest, jest fajnie. Tak, uruchom, niech nam tylko się pokaże. Tutaj. O. o, nie szkodzi, jest błąd wykonania, ale to nie o to chodzi. Tutaj cała choinka. Cała choinka. Dobra. A kochani, my w tym momencie, jak już mamy choinkę, no to przechodzimy do kolejnego punktu. Przechodzimy do kolejnego punktu. I do, do, w tym w kolejnym punkcie będziemy robili światełka, ale w tym pomoże nam Kahut. Czyli Kahut znowu pomoże nam robić em, em, w, w Kahucie dużo rzeczy, pociągniemy do przodu właśnie poprzez Kahuta i zaczynamy. W takim razie, żeby nie marnować czasu, ja już włączam em, Kahuta, za chwilę odpowiadam na wszystkie pytania. E I kochani, to jest nasz kachut, więc wielka prośba, żeby wrzucić numer, numer właśnie. Remi pyta, czy zrobimy brązowy pień. Nie, nie, Remi, wiesz co, nie będziemy tu robić brązowego pnia. Ja trochę zmniejszę, o, niech tu będzie widać. Nie będziemy robić brązowego pnia. Nie damy rady wszystkiego. Po prostu czasowo, Remi, nie damy rady. Ale ja wierzę, że wy ją dokończycie. Że wy ją upiększycie, dorysujecie pień, dorysujecie prezenty, dorysujecie gwiazdę u góry. Że to zrobicie. My zrobimy jeszcze tylko bombki i światełka. Zaczynamy od światełek. To będą światełka. Teraz to, co ma nam tutaj wyjść, to mają być światełka. Dobra? Daria pyta, czy mogę trochę zwolnić? No postaram się, ale zobaczymy. Tak, słuchajcie, jest 1843. Zaczniemy, 18,45. Jak macie pytania, Daria mówi że trochę za szybko. Dario, jeżeli coś jest niejasne, to daj znać, dobra? Bo ja nie ma jeszcze. No, dario, właśnie, Daria tutaj zwróciła słuszną uwagę, kochani, my nie damy rady napisać tego wspólnie razem. Po prostu damy radę sobie tylko to wytłumaczyć. Bardzo proszę, żebyście po prostu nie pisali. Ja będę wrzucał te kody, one dalej będą. Każdy etap, każdy z tych etapów będzie na stronie. Będzie na stronie. Na jakiej stronie? Już mówię. E, oki.org.pl e, świąteczna e, choinka o, na takim, na takim, w tej chwili to wskazuje na zadanie, to się przemacza na świąteczny, się ale e, pod takim linkiem, pod tym linkiem, kochani, będzie e, będzie kod każdej części no niestety nie damy rady pisać tego wspólnie nie damy rady tego pisać wspólnie Także Dario, myślę, że nie, nie, nie jest taką. Właśnie myślę, że lepiej będzie, powiem tak. Lepiej będzie, jeżeli nie będziesz pisać po prostu kodu, ewentualnie wkleisz sobie ten, który my będziemy mieli w danym momencie i pewne parametry po prostu pozmieniasz. Bo nie damy rady tego po prostu zwolnić. Już jest godzina 18.45, a ja bym chciał, żebyśmy w takim dobrym czasie to zakończyli. Tak jest, kochani. Ile mam monitorów? Trzy, Szymonie, trzy. Także rzeczywiście rozglądam się między nimi, bo tu wszystko sobie. Sprawdzam, jak ma być, żebyśmy mieli tak, jak trzeba. A jeszcze zanim przyjdziemy, niech wszyscy się włączają. Ja kochani, to nam sobie skopiuje, prawda? Ten nasz kod sobie skopiuje w tym pliku. O, tutaj i tu utworzę nowy nowy plik. Żebyśmy, bo my będziemy to zmieniać, tak? Będziemy się uczyć czegoś innego teraz. Tekst dokument, i napiszemy sobie. Choinka, w wersja V1, i oczywiście pamiętamy rozszerzenie HTML, oczywiście rozszerzenie HTML, prawda? E, tak, czyli tak, i mamy tutaj na razie ten plik ma 0, ale jak go sobie po prostu otworzę w notatniku i tu e, zachowam tą naszą choinkę e, w tej wersji V1. Popatrzcie, on tutaj skopiuje, czyli to jest ta nasza choinka w tej wersji V1, to co mieliśmy. Zresztą sprawdźmy, czy się nam wszystko. Uruchamia tak jak trzeba. No, rzeczywiście nam się uruchamia. Czyli mamy już taki backup sobie zrobiony. Zrobiliśmy sobie backup. A ten nasz plik index.html, ten nasz plik index.html będziemy tutaj, no, innym kodem wypełniać i inne rzeczy sprawdzać. Dobra, kochani, mam nadzieję, że wszyscy są, więc uwaga, zaczynamy. momencik, uwaga, zaczynamy. 5, 4, 3, 2, 1. Start. No i troszkę będzie trudniej, bo będzie o lampkach. Te lampki są trochę trudniejsze. Będzie troszeczkę trudniej, tak? A ostrzegam was, 20 pytań prawie, czy 17. Więc rzeczywiście dużo pytań, 17 pytań. Co to jest okrąg? Ale zaczynamy lekko, zaczynamy lekko. Co to jest okrąg? Ludzie siedzący dookoła ogniska, rodzaj trójkąta, figura, która ma wszystkie boki tej samej długości, zbiór wszystkich punktów równo oddalonych od środka. Właśnie, co to jest, kochani, okrąg? To jest ważne pytanie dla nas w tym momencie. Dlaczego? No my z tego okręgu trochę skorzystamy. Te lampki przecież, jak sobie popatrzymy, one są takie łukowate, czyli są jakimś fragmentem okręgu. Tak? Dziękuję LOLFOX y, tutaj za odpowiedź. Tak, to będzie rzeczywiście trudne. To no, tutaj, <ścoughs> Wydaje mi się, że Remi tutaj mówi, że na razie nie jest trudne. Rzeczywiście, na razie nie jest trudne. To jest oczywiście y, okrąg, to jest zbiór punktów równo oddalonych od, y, od środka. Prawda? Jeżeli sobie możemy tutaj przejść, przejść do Open Board, no to jak sobie popatrzcie, narysujemy taki okrąg, tak? No to co? To każdy z tych punktów ma R. Każdy z punktów to jest R dokładnie od środka, prawda? Każdy z tych punktów, każdy z punktów na okręgu jest równo oddalony od naszego środka. To jest właśnie okrąg. To jest właśnie nasz okrąg. Pierwsza piątka, Nimble, Lively, Fairless, Captain Speedy. Pytanie drugie. Jakie współrzędne ma czerwony punkt? Jakie współrzędne ma nasz ten czerwony punkt tutaj, który jest? Nie ma współrzędnych x równa się y, x równa się 0, y równa się 10, po prostu XY. y. <laughs> tak, komiks mówi poziom trudności 9 na 10, no mam nadzieję, że tutaj troszkę też żartujesz komiks, bo tutaj będzie jeszcze trudniej, o, niestety będzie trudniej, ale mam nadzieję, że dużo się nauczycie. Dzięki temu mam nadzieję, że się dużo nauczycie i no, będzie, będzie do przodu, będzie do przodu. Tak, no ma po prostu współrzędne xy. No słuchajcie, tutaj jest, akurat narysowany jest jakiś punkt. Na tym naszym okręgu jest tu był gdzieś narysowany punkt. Ma napisane xy, no i rzeczywiście ma te współrzędne xy. No, no ma takie po prostu, no tak zaznaczono i on takie ma. Może to jest jakiś nie wiem, 2, 3, może 4, 5 my tego nie wiemy. To jest jakaś, jest tu jakaś oś o y, tu jest jakaś oś o x. Tak? I on ma jakieś współrzędne. No ten ma jakieś inne współrzędne, ale ten ma współrzędne rzeczywiście XY, Prawda? Ten ma rzeczywiście współrzędne XY. No tak ma, po prostu. Pierwsza piątka, fearless, yy, troszeczkę trudniej, ale damy radę, ale damy radę. Jaka jest wartość x? Kochani, no myślę, że później będziecie po naszych zajęciach też łatwiej mieli, będziecie mogli tutaj na, błysnąć trochę na, na matematyce. Taką mam nadzieję. No, jak widzicie, to programowanie to jest matematyka. Rzeczywiście x to jest r razy kosinus naszego kąta. No bo co się okazało? Zobaczcie. My możemy sobie powiedzieć, narysować ten nasz promień. Tak jak tu było zrobione. Narysujemy sobie promień. I możemy powiedzieć, że tu jest jakiś kąt. Prawda? No jest jakiś kąt, to prawda. No ale jeżeli tu jest jakiś kąt, to popatrzcie. Ja sobie zmienię. Ta nasza współrzędna x, ta nasza współrzędna x to jest ten odcinek. O. To jest przecież x, prawda? Z kolei. E, to było chyba na żółto. To sobie dajmy na żółto. O. Czyli x to jest. Tak. To jest nasz x, prawda? No i okej. Okay. No ale z kolei. Przepraszam. O, tak. To jest nasz x. Z kolei tam y był bodajże na zielono zaznaczony. Tak, y jest na zielono zaznaczony. To jest nasz y. Ale on też tu jest, prawda? No bo to jest ten, ten sam odcinek, prawda? Czyli popatrzcie, nasz, my mamy co, co my mamy. My mamy, kochani, trójkąt prostokątny, widzimy? Który ma pewien kąt K, ma, y, no utworzony jest przez te dwa punkty, x, y, tak? Ma nasz kąt K, no i ma te dwie współrzędne. Ale widzimy, że ta współrzędna to jest nic innego jak ten odcinek, a ta współrzędna to jest nic innego jak ten odcinek. No to możemy się zapytać, dobra, to ile jest X. I otóż, kochani, wiemy o tym, że kosinus kąta K po prostu tak się definiuje w trójkącie prostokątnym. To nie ma żadnej filozofii. W trójkącie prostokątnym kosinus kąta, kosinus tego kąta, to jest nic innego, jak przyprostokątna, która tu jest blisko, podzielona przez promień. Czyli to jest X podzielić przez r. No to jak z tego łatwo możemy wyliczyć, że x to jest r razy cosinus k. Prawda? No to no i to jest x. Od razu sobie możemy powiedzieć, że jest druga funkcja, która się nazywa sinus. Sinus kąta k to jest przyprostokątna, która jest naprzeciwko naszego kąta podzielona przez promień. No to będzie co? y podzielić przez r. No to y analogicznie jest r razy sinus k. No, po co my to robimy? Bo popatrzcie, jeżeli my będziemy teraz zmieniać malutko kącik, popatrzcie, my będziemy malutko zmieniali kącik. Bardzo mało, bardzo mało, bardzo mało i będziemy mieli kolejne punkty. Bo zobaczcie, te x i y to będą kolejne punkty, bo r jest stały przecież, tak? R jest stały. Ale nasze k. Nasz kąt będziemy malutko zmieniać, nasz kąt będziemy tu mało zmieniać i nasz x i y będzie elegancko, elegancko nam się przesuwał po okręgu. Dajcie znać plus 1, jeżeli to jest jasne, 0 średnio, minus 1 jak? Totalnie niejasne. Pierwsza piątka, e, speedy, z dynamic, klasy melodic. Pytanie czwarte, jaka jest wartość y? Kuba plus 1. Szymi minus jeden, no to sobie jeszcze raz Szymi obejrzysz, wszystko jest wytłumaczone. Franek minus jeden, no jak ktoś nie miał konta, to, to się nie, to jasna sprawa, to jest problem. Tak, Ania mówi, że nie miała takich rzeczy w szkole. Ale to nie szkodzi, słuchaj, to nie jest konieczne. Ja tylko mówię po prostu, my w kodzie sobie potem powiemy, że to występuje. Także Franku, Szymonie, Aniu, nie przejmuj się tym, nie przejmuj się tym, po prostu przyjmij, że tak jest, tak? że taki jest wzór na x, każdego z naszych. Z naszych współrzędnych. No Myślę, że to będzie łatwiejsze. Oczywiście, y to jest r razy sinus naszego kąta. To jest jasna sprawa. Zobaczcie. Y to jest r razy sinus naszego kąta. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że popatrzcie. Punkt, który porusza się po okręgu, zobaczcie. Punkt, który się porusza po okręgu, będzie zmieniał kąt. A my możemy obliczyć jego x i y. My możemy obliczyć jego x, y w ten sposób, że promień naszego okręgu pomnożymy przez kosinus kąta. To będzie jego współrzędna xowa a y naszego y danego punktu pomnożymy sinus kąta razy r. I to jest cała filozofia, tu nic więcej nie ma. Jeżeli chcecie pamiętać, ile jest cosinus, ile jest sinus, że cosinus to jest bliższa przyprostokątna przez promień, bliższa przyprostokąta kąta przez promień, to proszę bardzo, a sinus to jest dalsza przyprostokątna, dalsza przyprostokątna kąta przez promień. Też możecie pamiętać, ale to jest niekonieczne. Dla nas, popatrzcie, najważniejsze jest to. Dla nas najważniejszy jest ten wzór i dla nas najważniejszy jest ten wzór. Po prostu będziemy zmieniali kąt, a x i y będą płynęły nam po okręgu. To za chwilę się to przecież okaże. Super. Pierwsza piątka. Speedy z Dynamic Classy Melodic. Pytanie piąte: Jak narysować okrąg? Jak narysować okrąg? Zmieniać x, y o stałą wartość, zmieniać kąt i rysować x, y. Nie da się zmieniać x, y o losową wartość. Myślę, że to w tej chwili jest dla Was tutaj jasne. Zobaczcie to, co sobie mówiliśmy. Mamy x, y, mamy kąt. Wystarczy, że kąt będziemy zmieniali. A jeżeli umiemy wyliczyć x, y w zależności od kąta, no to ten punkt będzie nam elegancko płynął, będzie nam elegancko szedł dalej. Tak jest. Zmieniać kąt i rysować x, y. Na to, co sobie powiedzieliśmy. Niech ten kąt nam tu płynie, tak? W tą stronę, czy w tą stronę, wszystko jedno. Niech on nam płynie, a my obliczajmy x i y dla danego kąta, jak on będzie płynął i będziemy mieli kolejne punkt. prawda? To jest jasna jasność. Dobrze, pierwsza piątka. Dynamic z klasy Melody Lively. Pytanie szóste. Co robi poniższy kod, kochani? No to przechodzimy w końcu do programowania. Rysuje niebieski trójkąt, rysuje niebieski odcinek, rysuje żółty kwadrat, rysuje żółte koło. Co robi nasz y, tutaj kod, ten nasz kod? Czyli przechodzimy do naszego ulubionego elementu do programowania. To już było poprzednio, mam nadzieję, że nie sprawi Wam problemu. Nie sprawi Wam to specjalnie problemu, taką mam nadzieję. <laughs> Tak jest, bardzo dziękuję LolFox za eleganckie tutaj nam zaspoilerowanie. Tak jest, rysuję oczywiście żółte koło. Ja tutaj wklejam nasz kod. Zobaczmy. No i wkleiłem ten kod, odświeżam. I rzeczywiście rysuję żółte koło. No dlaczego rysuje żółte koło? No, nic tam się specjalnie nie zmieniło. Mówimy tak, zacznij rysowanie. Rysowanie wypełni. Jak będziesz coś rysował, to wypełni to następująco. Zielony na maksa, niebieski na maksa. No zielony plus niebieski, jak są na maksa, to dają żółty. Co widać u nas? I tutaj a tego niebieskiego Przepraszam, czerwony i zielony. Czerwony i zielony, jak są wypełnione na maksa, dają nam elegancko żółty, a niebieskiego nie ma, no nie ma. No i teraz mówimy tak, narysuj, narysuj kółko o współrzędnych o współrzędnych 100 200. Tak? No to sobie tutaj wrócimy. Mówimy narysuj kółko współrzędnych 100, 200. O, czyli po X masz mieć 100, po Y 200. Czyli tu ma być środek, zobaczcie. Mówimy tak, narysuj kółko. 100, 100 200 to jest środek, promień 50. No, promień 50. Pytanie to po co my tamto żeśmy robili? Promień 50, taki nie za duży. I my mówimy, słuchaj, ty nie rysuj tego kółka, tylko je wypełnij. Po prostu nie chcemy, nie, chce, nie rysuj okręgu, nie chcemy tutaj obrzeża koła, nie chcemy tego obrzeża koła, my chcemy, żeby całe to było wypełnione, no ale jak to ma być wypełnione? No ma być wypełnione żółtem i tu na żółto, tak jak to sobie zdefiniowaliśmy, no i to jest oczywiście, kończymy tą ścieżkę. Czyli rysujemy po prostu żółte koło. No, normalnie rysujemy żółte koło, y, współrzędna x, y, promień, to rysujemy. Dajcie znać na czacie plus jeden, jak to jest jasne, minus jeden, jak słabo, y, a a 0 jak słabo, a minus 1 jak totalnie niejasne, wielka prośba. Ja już wrzucam tutaj nam kod, koło, koło, tak, koło żółte. Na razie pytanie, po co żeśmy się tam tymi xami i sinusami męczyli? Skoro to nam tutaj rysuje takie piękne koło. No tak żeśmy się trochę pomęczyli. No owszem, trochę żeśmy się pomęczyli. Niech tak będzie, niech tak będzie, że tak się pomęczyliśmy. Dobra, jeszcze raz nasze kółko. Jest sporo plus jedynek, jest, jest trochę minus jedynek, ale mam nadzieję, że da się radę jeszcze do tego wszystkiego dojść, jeżeli sobie obejrzycie jeszcze raz. Pierwsza piątka Dynamic Fearless Classy klasy Melodic Lively, pytanie siódme. Co oznacza 100 w poleceniu rysowanie arc 100 02 maf dwa razy pi? Co to oznacza? Co to oznacza? Współrzędna punktu y, okręgu, Współrzędna XY oraz współrzędna Y środka okręgu, Współrzędna Y oraz współrzędna y, środka okręgu, no to, to chyba będzie bug, promień okręgu. No Któryś z tych będzie bugiem, mam, chyba tak to wygląda, tutaj się pojawił chyba, chyba bug. Także no, jeżeli tak będzie to przepraszam. Tak, jedno z tych, żółte albo niebieskie oczywiście. Tak, to jest współrzędna środka okręgu To jest współrzędna środka okręgu Zobaczcie kochani, tak jak sobie powiedzieliśmy poprzednio Na tym Zobaczcie, to jest współrzędna środka, środka. Zobaczcie, my podajemy W naszym przypadku Ojej, gdzie ja to mam Zobaczcie, my podajemy 100, 200. To jest środek okręgu Tak, ten okrąg może być dowolnie duży, ten okrąg może być dowolnie duży, ten R może być dowolnie duży, ale 100, 200, które podajemy, tu u nas, to jest środek okręgu, środek okręgu, tak? To jest środek okręgu, a to jest promień, czyli od tego środka, 100, 200, nasz promień nie jest 50, prawda? Możemy podać większy, oczywiście, możemy podać 200, większy, większy na przykład 500, no to wtedy nam się tutaj, zobaczcie, o, już całe na żółto, to rzeczywiście za duży ten promień, ale 250 może nam się zmieści, tak, no 250, czyli widać, że tutaj kawałek trochę wyjechał, no ale to możemy środek przesunąć, prawda, zobaczcie, środek możemy dać 400 po Y, czyli przeszedł na dół, no to też niedobrze, i po X też tam gdzieś przeszedł, 400 przejdzie w prawo, no, a, możemy po prostu próbować się nim bawić. Super, co mamy? Pierwsza piątka, Dynamic Fearless Classy Melodic Radiant, pytanie ósme, co oznacza 50 w poleceniu, rysowanie, ark, 100, 250, 02. Co to oznacza? Promień okręgu, współrzędna punktu okręgu, współrzędna x oraz współrzędna y, środka współrzędna y oraz współrzędna x, środka. Nie, tam chyba nie było baga, bo tu są pozamieniane. Tam nie było baga. Wszystko było dobrze, także baga nie ma. Cieszę się w takim razie. Co to oznacza? Idziemy sobie dalej. Tak, dziękuję, lolfox, oczywiście. Tak jest, to jest promień okręgu, co sobie mówiliśmy na ten temat. Zobaczmy, to jest promień okręgu, jak go zmienimy na 120, no to zobaczcie, kółko będzie miało w tym samym miejscu środek, ale okrąg już jest mniejszy, to jest jasne. To jest jasne, pierwsza piątka, dynamic, fearless, klasy radiant, melodic. Pytanie dziewiąte, co robi poniższy kod? Co robi poniższy kod? No, właściwie, tu zobaczcie, my tu nic nie zmieniamy. My jedyną rzecz, którą robimy to pakujemy to, co było w pewną funkcję, prawda? Chcemy mieć taką, taką funkcję rysuj koło. Ona nam się może w przyszłości przydać, może być dla nas ważna, użyteczna, ciekawa, więc takie rysowanie po prostu parametryzujemy. Mówimy narysuj koło o środku XY, o pewnym promieniu i o, jakimś kolorze, i o jakimś kolorze, prawda? Czyli to jest to, co my tak naprawdę w tym momencie chcemy zrobić. Tak jest. Rysuję dalej żółte koło, tu się nic nie zmienia. Zobaczmy. Jedyna rzecz, która nam się zmieniła w tym momencie, to jest to, że popatrzcie całość tego, całość tego rysowania koła. Mamy w funkcji rysuj koło, gdzie podajemy x y, czyli środek, środek, naszego koła, środek naszego koła. Oddzielnie podajemy promień i oddzielnie podajemy kolor. Prawda? Tutaj jest fill style color, czyli mamy taką funkcję rysuj koło. Po prostu rysuj koło i teraz możemy sobie powiedzieć, że chcemy narysować tak jak poprzednio koło, środek po x 100, po y 200, prawda? Po x środek 100, po Y200, promień 50, promień 50 i kolor, no to żółty, prawda? Red i green wypełnione na maksa, niebieski bez, czyli to będzie nam nasze żółte koło. Ale to nam się przyda, bo zobaczcie, możemy tych koł teraz narysować ile chcemy. Ja już tylko wrzucę Wam kod. Yy, dajcie znać plus 1, jeżeli to jest jasne, rysowanie tego koła za pomocą procedury, czy nie. Plus 1, jak jest jasne, 0, jak średnio, minus 1, jak jest niejasne. Bardzo proszę, żebyście wrzucili tak, koło procedura tak no bo zobaczcie, co my możemy teraz, no jak już mamy taką funkcję, no to nam jest od razu łatwiej, zobaczcie, rysuj koło i możemy narysować koło 200, 250, ale na przykład, no, czerwone, tak, o, czerwone zobaczcie czyli drugie koło, oprócz tego, o, żółte się znowu narysowało a, bo tutaj zera nie dopisałem, dobrze Widzimy? I obok się zrysowało drugie. Możemy dorysować trzecie koło. Tak? Musimy, już jak mamy tak sparametryzowane, to możemy powiedzmy 350, duże i powiedzmy chcemy czarne. Czarne, czyli same zera. No i nie widać go. Czarne to nie widać. To damy chociaż niebieskie. Blue jest na maksa. O, jest taki malusie niebieski nam tutaj powstało. Prawda? Także jest sporo plus jedynek. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobra. To mamy, yy, ok, super, super, pierwsza piątka, to zaraz zacznie się ciężko, kochani, Dynamic Fearless klasy Radiant Melodic, teraz zacznie się ciężko, pytanie dziesiąte, co robi poniższy kod? No, jeszcze daleko do końca, paka, mówić jeszcze daleko do końca, kochani, tu się dzieją już rzeczy magiczne, tu już zaczynamy, yy, idziemy w ciężkie rzeczy, od razu Wam mówię, yy, idziemy w ciężkie rzeczy, no, ale mam nadzieję, że damy wszyscy radę. Tak, ja już pokazuję, co to wszystko nam tutaj robi. No, popatrzmy. <laughs> tak. Tworzy okrąg z dużych kół. A teraz dlaczego? Zobaczcie. Co tu się wydarzyło? No, mamy tą funkcję rysuj koło, tu się nic nie zmienia. Ale mówimy tak, liczba lampek. Liczba, a może najpierw zobaczmy to, tak? Może najpierw zobaczmy, co to robi. Pojawia się liczba lampek. No to już nam sugeruje, że będziemy, idziemy w stronę naszych lampek choinkowych. No, odświeżmy to. Zobaczcie, to się tak, taki mamy torus. Dlaczego mamy taki torus? Dlaczego? No, ja tylko powiem, żebyśmy tutaj rysowali trochę mniejsze, mniejsze te, te, te koła, bo my koła rysujemy 50, a ja powiem, że 2. Dobra? To popatrzcie, co się dzieje. Widzicie? Mamy taki okrąg z punkcików. No, zobaczmy. A dlaczego mamy okrąg z punkcików? Zobaczcie, mówimy tak. To, to jest właściwie coś, co się tutaj dzieje. Coś, co się dzieje, tylko tą funkcję sobie przeanalizujemy. Mówimy tak. Idź od zera do liczby lampek. Jest jakaś zmienna liczba lampek, i tych lampek jest 40. Czyli jakbyście sobie policzyli, to takich lampek, to są lampki choinkowe, tych lampek rzeczywiście byłoby 40. Na razie te lampki tworzą koło, no ale to okej. Okay. My sobie potem wybierzemy kawałek łuku z tego koła, prawda? Czyli mówimy tak. No, weź sobie 40 lampek. Promień takiego koła. Zobaczcie, promień takiego koła ma być 100, no to pewnie tu jest 100. Wszędzie tu pewnie jest 100, rzeczywiście, środek ma, środek ma być 280 320, prawda? czyli my mówimy tak, jak sobie tutaj przejdziemy, to mówimy, że środek, o, no myślę, że warto narysować. Środek po X jest 280, po Y 320, czyli po X, no gdzieś tak X jest 280, Y jest 320, tak, tu jest gdzieś ten nasz środek. I my mówimy co? Mówimy tak, że pe jest pewien kąt, który na początku jest 0, tak, no kąt 0 to pewnie będzie tutaj, tak, kąt 0 to będzie tu, a jego y, kąt końcowy to jest y, 2pi, czyli 2pi, no to jest cały kąt, pewnie się pamiętacie z matematyki, taki cały kąt, który tutaj przejdzie, jak przejdziemy to jest właśnie 2 razy pi. 2 razy pi. My to nazywamy 360 stopni zwykle, tak po swojemu, ale to jest też 2 razy pi. No i tutaj w programowaniu trzeba powiedzieć, że jest 2 pi. Czyli my mówimy, że te kąty mamy rysować od 0 do 2 pi. No i ponieważ lampek jest 40, no to nasz kąt ma się zmieniać od 2 pi, zobaczcie, tyle ile wynosi 2 pi odjąć 0 przez liczba lampek. Czyli to jest można powiedzieć tak naprawdę w naszym przypadku 2 pi Podzielić na 40. No tyle będzie takich zmian kąta. A no, startujemy z kąta początkowego, czyli z kąta zerowego i mówimy, że nasz promień jest 200. No przepraszam, tutaj się trochę zmienia, jest zmiana, czyli jednak nie 100, a 200 nasz promień będzie. No trudno, a no, może i lepiej 200, prawda? Czyli nasz promień będzie 200. Trochę go powiększamy. O, nasz promień będzie 200 i ten kąt będzie tak nam przebiegał. No i teraz zobaczcie, co tu się dzieje w tej pętli. Od i równego 0 do liczby rampek, czyli idziemy od 0 do 40, tak? Od 0 do 40, i mówimy tak, że x to jest to samo, co mieliśmy poprzednio. Popatrzcie, co my tu mieliśmy. x to jest promień razy cosinus kąta. Mówimy tak, rzeczywiście, x to jest promień razy cosinus kąta, a y to jest r razy cosinus kąta, no ale środek nie chcemy, żeby był w 0,0, bo w naszym programowaniu 0,0 jest tu, więc my sobie przesuwamy od 280 i 320, czyli mówimy, no, tu jest środek x, to jest właśnie to przesunięcie, yy, czyli za każdym razem dodajemy po x 280, po x 280, po y 320. I następnie mówimy narysuj kółko, czyli w tym miejscu, znaczy tak naprawdę powinniśmy tutaj napisać narysuj rysuj punkt, no rysuj punkt, rysuj koło, niech zostanie rysuj koło, czyli rysujemy takie malutkie kółeczko. x, y, o tych naszych współrzędnych XY malutkie, o promieniu 2, no rzeczywiście jest promień 2, czyli rysujemy takie małe kółko, i rysujemy je na żółto. RGB, tam 255, 255, to jest już na żółto. I mówimy, niech kąt się zmieni o tą zmianę, prawda? O to, tak, żebyśmy przeszli od kąta końcowego do początkowego no w ramach tych 40 lampek, tak? Czyli od 0 do 2pi w ramach 40 lampek, czyli ten kąt ma nam się zmieniać, prawda? Czyli popatrzcie, kąt narysowaliśmy tu, przesuwamy się o kąt, znowu obliczamy x, nowe y. Może tutaj na tym narysuję, prawda? Czyli mamy tu jakiś x y. Za każdym razem x, x to jest co r y, cosinus kąta, y to jest r sinus kąta. A ten kąt tu, ten kąt się nam przesuwa, prawda? Tu się zmieniamy o, o tą zmianę, prawda? Dodajemy zmianę. Plus zmiana. Plus. Zmiana. I mamy jakieś nowe X, nowe Y, znowu je liczymy i znowu rysujemy. Tak, tak to się dzieje. Dajcie znać plus 1, jeżeli to jest w miarę jasne, 0 jak średnio, minus 1 jak jest niejasne. Ja już idę do idone i wrzucam. Tak jak powiedziałem, będzie ciężko, ale to jest najcięższy taki element. Później już będzie troszkę łatwiej. Mam nadzieję, że dacie razy. Zawsze możecie zatrzymać się na tej zielonej choince. Tu nie ma problemu. Zawsze można się zatrzymać, czyli tu mamy yy, yy, koło. Yy, okrąg z, z, z punktów. Prawda? Okrąg z punktów. No i zobaczcie, my możemy oczywiście to sobie tutaj y, y, zmieniać. Zobaczcie, tą ilość punktów, popatrzcie. I to, jest, to jest wszystko bardzo fajnie zrobione, bo popatrzcie, ja tą liczbę lampek mogę nawet powiedzieć, że jest 20. No i co mi się stanie? Widzicie, ja mam już mniej tych lampek, prawda? No bo to jest, y, ich się pojawiło mniej. Prawda? Mogę powiedzieć, że dalej, zobaczcie, ja przecież nie muszę rysować do kąta, zobaczcie. Ja mogę powiedzieć, że rysuję tylko do połowy. Zobaczcie. I zrobił mi się łuk. To już tak, widzicie? Przypomina wam to troszeczkę choinkową lampkę, trochę nam to przypomina, prawda? Rysuj tylko do połowy, od kąta 0 do kąta połowy, prawda? Czyli tyle ile lampek mamy mieć, tu mamy, rysujemy XY i zmieniamy kąt, zmienia, obliczamy XY naszego punktu Rysujemy kółko, znaczy rysujemy punkcik, taki mały punkcik o promieniu 2 dla naszego X Y na żółto i zmieniamy kąt. Zmieniamy kąt w jakim przedziale od kąta początkowego do końca końcowego. Dobra. No to myślę, że trochę to już jest jasne. To, to był taki ciężki element, ale mam nadzieję, że to się troszkę nam wyjaśniło. Pierwsza piątka Dynamic fearless, Speedy Melodic Radiant, pytanie 11. Co robi poniższy kod? Co robi poniższy kod? Rysuje pojedyncze żółte kółko 40 razy w tym samym miejscu, tworzy okrąg z żółtych kół, rysuje 40 kółek po okręgu, masakra, on chyba tworzy rakietę. Popatrzcie, tu jedna jest jedyna zmiana. Zobaczcie, w tym rysowaniu tego punktu, w tej funkcji rysuj koło XY dajemy właśnie ten promień 2, żeby nie było takich wielkich tych kół, prawda? Żebyśmy tych kół takich wielkich nie rysowali. Tak. Więc my sobie tutaj, tak. No rzeczywiście rysuję 40 kółek po okręgu, to jest jasne, ja już tutaj wrzucam i nie będę nawet wrzucał tego kodu, bo to nie ma sensu, popatrzcie, to jedyna rzecz, poprzednio było tutaj 50, widzicie? Tu było 50, czyli ten pojedynczy punkcik był taki gruby, miał tą grubość 50 O, popatrzcie, i dlatego tworzył nam się taki torus, tak? A jak damy, no nie wiem, ten pojedynczy punkcik, zobaczcie, 20, to już nam będzie się tak, o widzicie, już są takie punkciki nam ładniej wystają 10 też nam ładniej wystają a ja tutaj zmieniłem na 2, czyli mamy taki okrąg, okrąg z 40 kulek, prawda? Z 40 kulek od, e, od kąta. Od kąta 0, czyli tutaj od tego kąta, do kąta 2pi, końcowy kąt jest 2pi, czyli no całe 360 stopni. 2pi to jest 360 stopni. Liczymy tutaj jeszcze raz tą zmianę, tak jak mówię, czyli o ile ma się zmienić no bo mamy 40 takich kroków do przejścia pomiędzy kątem początkowym początkowym, jak ten kąt ma się zmienić, a następnie idziemy po tych wszystkich kątach, prawda? Kąt nam się cały czas zmienia, my dla każdego kąta obliczamy x i y i rysujemy ten punkcik o grubości dwa tym razem. Pierwsza piątka, dynamic, fearle, dynamic speedy fearless nimble melodic. Pytanie dwunaste, co zrobić, by poniższy okrąg miał więcej punktów? zmniejszyć parametr liczba lampek, rysuje poinsze koło, zwiększyć parametr liczba lampek. Tutaj trochę się zbagowało w sensie takich odpowiedzi, ale myślę, że dacie radę. Myślę, że to już jest dla was będzie teraz jasne, że idziemy troszeczkę się parę rzeczy powtórzyło, wydaje się, że powinno być OK. Także Mam nadzieję, że te lampki przynajmniej sobie elegancko narysujemy, a może i bombki, a może i bombki też sobie narysujemy. Ja już tak wtedy po tych bombkach przejdę trochę szybciej, ale mam nadzieję, że wszystko się uda. Oczywiście, zwiększyć parametry liczba lampek, zobaczcie kochani, no przecież to jest jasna sprawa. Popatrzcie, ja mogę sobie zwiększyć tutaj na 200 lampek i popatrzcie co się stanie. I mam 200 lampek, prawda? Proszę, 2000 lampek, a co? I elegancki, zobaczcie, okrąg się zrobił z tych punkcików, ale za dużo. To 60 lampek, proszę bardzo. I mam 60 lampek, jest pięknie, zawsze mnie to cieszy. Mam nadzieję, że Was to cieszy. Wszystkie kody będą na stronie, będzie można się pobawić, nie ma żadnego problemu. Jedziemy dalej. Pierwsza piątka: Dynamic firle, Speedy Nimble Melodic. Pytanie trzynaste: Z ilu punktów składa się ten okrąg? Kochani, z ilu punktów składa się ten okrąg? Polecam zajrzeć, zobaczyć i odpowiedzieć. Myślę, że tu nie powinno być żadnego problemu. Troszkę takie lightowe bardziej pytania. Tak. Tym razem Ninja elegancko nam spoileruje. Lockfox troszeczkę się spóźnił, jak widzę. Tak, trochę, rzeczywiście, Bartolomeo ma rację, trochę tekst się robi mały. Nie dałem rady, ale będzie jeszcze mniejszy, niestety. Nie Będzie jeszcze mniejszy, muszę was niestety ostrzec. Będzie również jeszcze mniejszy, no nic na to nie poradzimy, nic nie to poradzimy. Oczywiście ze 150, no przecież tutaj, zobaczcie, jak sobie pokażemy, to ta liczba lampek jest 150, czyli my mówimy, tych lampek chce 150, no to jak chcesz 150, to ma 150, prawda? I tam JavaScript nam po prostu narysuje, ile chcemy. Jasna sprawa, rewelacja. Pierwsza piątka, Dynamic Speedy Fearless Nimble Melodic. <coughs> Pytanie 14. Co robi poniższy kod? Co robi poniższy kod? No i kochani, tu właśnie dochodzimy do takiego ciekawszego elementu. No i ja mam nadzieję, że je tu mam. Tak, chyba tu jesteśmy w tym miejscu. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Tak, kochani, zobaczcie, to co powiedzieliśmy, my nie musimy rysować u nas tego całego łuku. Tak? Nie musimy rysować u nas całego łuku. <laughs> tak, rysuję połowę łuku. Rysuję połowę łuku, a i to już ten kot, już wam potem wrzucę. Jak ja to zrobiłem, to zaraz tylko zobaczmy, czy to jest połowa łuku, rzeczywiście jest połowa łuku. To jasne, tych punktów jest za dużo. Damy sobie 50, prawda? Elegancko, zobaczcie. Dlaczego rysuję połowę łuku? Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, popatrzcie, mamy lampek 50 akurat, no wszystko jest ok. Tylko ja mówię tak, ja nie chcę rysować całego takiego łuku, no bo jak rysowałem cały łuk, to tu miałem od odkąd? Od zera, pamiętacie? Miałem od zera do 2 do razy pi. Prawda? I to jest cały łuk. Zobaczcie, i teraz mi rysuje cały łuk. Ale mówię nie, a nie, ja chcę zaczynać od jakiegoś kąta, od jakiegoś kąta, na przykład... No nie wiem, tu było od zera, prawda? No bo rzeczywiście ja mówię, jaka część tego całego kąta? Zobaczcie, dwa razy pi to jest 360, a tu tworzyłem sobie taką proporcję. Jaka część tego kąta ma być? Jaka ma być to część tego kąta? No to 0 setnych to jest 0, czyli rzeczywiście to jest 0. 100 zaczyna od zera, ale tu mówię, idziesz 50 setnych, 50 setnych, czyli połowa całego łuku. No to idzie do połowy całego łuku. No, żebym to zapisał, prawda? Idzie do połowy całego łuku. Idzie. A mówię tutaj, słuchaj, chcę zacząć od ćwiartki. Od ćwiartki łuku i do połowy chcę, żebyś mi poszedł. A no to poszedł. No a popatrzcie. Nie, wygląda trochę jak lampki na choince. No trochę już zaczyna wyglądać. A może nie zaczniemy od dwudziestu tylko od 15. Popatrzcie, widzicie taki łuk. Zaczynamy od 15 setnych całego łuku, a kończymy na połowie całego łuku. No i mamy lampki prawie. Mamy prawie lampki, kochani. No, genialna sprawa. Ale tam w oryginale było od 0 do 50, prawda? Od 0 do 50 i taki kod oczywiście wam zostawię. Już tutaj wrzucam na idone. Dajcie znać plus jeden, jak to jest jasne, 0, jak średnio, minus 1, jak jest niejasne. Całkowicie no, kochani, tych kodów mamy, ale w miarę sprawnie nam idzie, muszę przyznać, powiem szczerze, że jestem nawet tutaj yy, troszkę aż zdziwiony. Tak, dziękuję, dziękuję, plus jeden, yy, paka mówi zero, no to się cieszę, jak jeszcze coś tam się, yy, i to jest oczywiście łuk, prawda, to jest łuk. Yy. Let's go, let's go, oczywiście, masz rację, komiks, słuszna sprawa, słuszna sprawa, let's go, yy, pierwsza piątka. Dynamic, speed, dynamic, nimble, speedy, melodic, radiant pytanie 15, co robi poniższy kod będzie coraz trudniej, będzie coraz trudniej rysuję cały łuk, rysuję ćwiartkę łuku, rysuję jeden punkt rysuję połowę łuku, no ja to mam nadzieję, że nic tutaj nie zepsułem, no zobaczymy, ale chyba wygląda no nie wiem, czy coś zepsułem, czy nie zepsułem tak, tu się jedna rzecz zmieniła rzeczywiście jedna rzecz, która tu będzie istotna Kochani, tu będzie bardzo, bardzo jedna istotna rzecz yy, dla nas ważna. I zaraz wam powiem, dlaczego. Zaraz wam powiem, trochę się robi trudno, ale nie tak do końca. Ale nie tak do końca. Yy, tak. Popatrzcie, jedna rzecz nam tu się zmieniła. Widzicie, my kąty tych lampek zapamiętujemy w tablicy, po to, żebyśmy mogli potem nimi animować. animować. To się zaraz okaże. Popatrzcie, właściwie nic się nie zmienia. W porównaniu do tego, co było. Nadal rysujemy połowę łuku dla 150 lampek. No ja tak jak mówię, zrobię znowu mniej. Ale popatrzcie, jedna rzecz tylko się zmienia. Ja zrobiłem, yy, zrobiłem, popatrzcie, powiedziałem tak, kąty lampek. Czyli popatrzcie, my chcemy, my mamy do narysowania o taką. Zobaczcie, tą lampkę, tą lampkę, tą lampkę, tą lampkę, tą lampkę, tą lampkę, tą lampkę i tak dalej, bo mamy na połowie łuku. No i popatrzcie, my mówimy tak, dobra, dobra, stary, to ja chcę zapamiętać te kąty. To jest kąt 0, to jest powiedzmy kąt jakiś tam, no nie wiem, powiedzmy 10 stopni, to jest kąt jakiś tam 20 stopni, to jest jakiś kąt 30 stopni, widzicie? Czyli my będziemy pamiętali w naszej tablicy, zobaczcie, to jest taka specjalna tablica, kąty lampki, kąty lampki, będziemy pamiętali te kąty. Po co? No po to, żeby te lampki mogły nam się w przyszłości ruszać, bo gdybyśmy ich nie pamiętali, byłoby to tak trudno, żeby się ruszały. I teraz my robimy, nic się nie zmienia, mówimy tak. Najpierw liczymy od, znowu mamy R200, no to tamte R100 nam jest oczywiście niepotrzebne. Mówimy tak. Tu się nic nie zmienia, mamy kąt start, kąt koniec, czyli rysujemy od zera do połowy łuku, to jest jasne, liczymy zmianę i mówimy, że zaczynamy od kąta tego startowego, no u nas zerowego, promień jest 200, ale mówimy tak, przejdź po wszystkich lampkach i zapamiętaj w tablicy te kąty, czyli kąt, no właśnie to, co tu powiedzieliśmy, kąt od zera, niech tam się równa powiedzmy 10, zmień, kąt tam nie wiem, yy, powiedzmy kąt od zera jest 0, tak, a zmiana jest 10, prawda, no to kąt od zera nam... Kąt od zera, to już nie jest kąt, tylko kąty lampki, prawda? Kąty lampki od zera, zapamiętaj nam, że to jest kąt zerowy. No i rzeczywiście tak jest. No kąty, kąty lampki od zera, no to jest rzeczywiście tutaj ten kąt zerowy, taki ten początkowy. I mówimy, dobra, ale kąt ma się zmienić o 10. No i w kolejnej pętli zapamiętaj pod jedynką dziesiątkę, czyli kąty od 1 to nam się zapamięta, że jest 10. Potem kąty od 2 zapamięta nam się 30. Aż do kąty tam nie wiem od 40, to nam się zapamięta, że to jest połowa kąta y, czyli tam 180 stopni, prawda? Jeśli w stopniach albo, y, albo po prostu pi, prawda? No bo 2 pi to jest 360, no to się nam to zapamięta. My oczywiście bardziej bardziej w pi. I my tutaj te kąty zapamiętujemy, a następnie mówimy tak. Znowu robimy drugą pętlę, robimy drugą pętlę i mówimy tak. X tak samo jak poprzednio. X to jest środek plus promień. Ale już nie liczymy, bo te kąty mamy policzone. Czyli mówimy, x, y pierwszego punktu to jest dla lampek 0. No to dla lampek 0 to kąt jest 0, prawda? x, y drugiego punktu to jest powiedzmy dla kąta sam 10, czy jakiegoś innego. Dla trzeciego i tak dalej. Mamy je wyliczone, czyli mamy policzone x, y kolejnych naszych punktów. Kolejnych naszych punktów i mówimy, rysuj to nasze koło, czyli rysuj ten nasz punkcik o promieniu 2 na żółto, właśnie. Dla takiego xy, który właśnie w ten sposób był policzony. Dajcie znać plus jeden, jak jest jasne, 0, jak średnio, minus, jak jest niejasne. Ale to można też traktować tak instrumentalnie. Tak jak mówię, nie trzeba koniecznie tutaj to wszystko, jakby tą całą matematykę też do końca rozumieć. Ja chcę, żebyście rozumieli, dlatego ci, którzy są zainteresowani, no to oczywiście wrzucam, ale lampki z tablicą. Wrzucam na czacie. Tak. No, jeszcze jest trochę jedynek, także jesteście ze mną. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. W takim razie, dobra. I pierwsza piątka, Dynamic Speedy Melodic Radiant Nimble. Pytanie szesnaste. Co robi poniższy kod? Co robi poniższy kod? Rysuje połowę okręgu, rysuje spłaszczony okrąg, rysuje fragment koła, rysuje koło. No, kochani, dochodzimy do najpiękniejszego, chyba, elementu. Do najpiększego elementu. Zobaczcie. No, najfajniejszego. Elementu będziemy się bawić y, troszeczkę tym naszym okręgiem. Troszkę się nim pobawimy. Tak, zobaczcie, tu kąt jest od 0 aż do 2 pi. Widzicie? Stosetnych, więc od 0 do 2 pi. Tutaj jest wszystko w porządku. Rysuje spłaszczony okrąg. Popatrzcie. I teraz zobaczcie, jaka piękna zabawa. Co nas tutaj czeka. Mówimy tak. Dajmy dwa oddzielne promienie. Mówimy zobaczcie. Mówimy tak. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. To nie ma być tak jak tu, to nie ma być tak jak tu. My chcemy. My nie, nie ma być tak jak tu. Nie, 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 nie. Tak ma nie być. Mówimy, to jest oś X, to jest oś Y. -ków. No i normalnie okrąg, zobaczcie, normalnie ten okrąg, jak rysujemy, no to rysujemy i on ma jeden promień, tak? On ma jeden promień. Cały czas ma taki sam promień. Te wszystkie punkty są tak samo oddalone. Ale my powiemy tak, ja chcę narysować taki okrąg. A ja chcę narysować taki okrąg, to popatrzcie, to tu to ten punkt po x, no normalnie rysuje jako 200, widzimy, jako 200 ale po y, on jest spłaszczony, ma mniejszy promień i dokładnie to robimy, mówimy tak nie ma jednego promienia, to sobie możemy wykasować, bo to znowu jest błąd, mówimy są dwa promienie, to samo co było po x masz mieć, koleżko 200, ten tak masz mieć po 200 ale po y, masz mieć 50, widzimy po y ma być 50 i teraz popatrzcie ten nasz x, który był promieniem razy cosinus kąta, nadal jest promieniem, tylko tym dużym promieniem, a y jest małym promieniem razy sinus i popatrzcie co się co się dzieje. Jaka fantastyczna rzecz nam się dzieje. Widzicie? Zobaczcie jak się elegancko spłaszczyło. Widzicie? Tu mamy 200, a tu mamy 50. To ja ci ja się chwilę pobawię, ale zanim się pobawię, bo nie mogę się powstrzymać, żeby się nie pobawić, ale zanim się pobawię tym, to wrzucę Wam ten kod jeszcze. Już jesteśmy bardzo blisko. Za chwilę wszystko się okaże. Za chwilę będziemy mieli piękne lampki. Także na spokojnie. I myślę, że się wyrobimy w dobrym czasie. Tak, to są spłaszczone. Okrąg. Dobra. Zobaczcie. Ja się chwilę pobawię, bo zobaczcie jeszcze raz. Jedyna rzecz, którą zrobiliśmy, to zamiast jednego r wspólnego dla osi x'ów, tu był poprzednio r i tu był taki sam r. To my mówimy, nie, nie, nie. Tu jest rx, a tu jest ry. I teraz rzeczywiście po x się mnożę przez dużą wartość, dlatego po x jest szeroko. Po Y mnożę, zobaczcie, przez 50, dlatego jest spłaszczone. No to się bawimy dalej. Dajemy 10, popatrzcie, dajemy 10. Zobaczcie, jak nam się elegancko płaszczy. Widzicie? No, piękna sprawa. Dajemy, no to dajemy jeszcze aż taki, taki bardzo spłaszczony. O, już widzicie, prawie że linia się zrobiło. Zobaczcie, jak pięknie. Zobaczcie, możemy spłaszczać. Jak damy te same promienie po X i po Y. No to widzimy, że okrąg jest elegancki, ale możemy spłaszczyć go po x i tu dać na przykład 20 i powiedzieć, to się tak spłaszcza, prawda? Ale oryginalnie było oczywiście spłaszczone tutaj do 50, czyli mamy taki spłaszczony e, okrąg. E, dajcie znać plus 1 na czacie, jak jest jasne, 0 jak średnio, minus 1 jak jest niejasne. Pierwsza piątka, speedy, dynamic, nimble, melodic, wariant, e, pytanie 17, co robi poniższy kod? Keczupek plus 1, Ninja plus 1, Super plus 1, Paka plus pół. No cieszę się, Paka, że troszkę już bardziej trochę jest jasne. Sobie to bardziej tłumaczymy, bardziej widzimy kod. Daria 0, Ania plus 0,4. Bardzo się cieszę. Amelia plus 1. Myślę, że jak odsłuchacie, wszystko będzie jasne. A jeżeli nie, po prostu traktujcie ten kod instrumentalnie i go wykorzystujcie do rysowania łuku, rysowania lampek. Nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu. My jedziemy, kochani, żebyśmy zdążyli. Ostatnie nasze pytanie. Co robi ten kolejny tutaj nasz kod? No właściwie, tak, rysuje spłaszczony okrąg, tu się nic nie, nie, nie zmienia, natomiast nic się nie zmienia oprócz jednej rzeczy. Popatrzcie, nic się nie zmienia. My sobie zrobiliśmy to w dwie procedury. Powiedzieliśmy: zdefiniuj lampki. Popatrzcie, napisaliśmy: zdefiniuj lampki. Czyli no, mamy, y, f, y, przekazujemy te kąty lampek, liczbę lampek, kąt początkowy i końcowy i definiujemy naszą tablicę. Kąty lampki OD. i. Po prostu no ta pierwsza pętla, co była poprzednio. Może ja. Y, Tutaj widzicie, ta pierwsza pętla, co była poprzednio, która definiowała nam kąty lampek, to teraz ona jest funkcją. Zdefiniuj nam lampki, tak? I jest druga funkcja, która po prostu rysuje lampki. No to jest ten drugi nasz, popatrzcie, ten drugi nasz for, ten drugi nasz for, on po prostu rysował lampki. Czyli znowu po wszystkich lampkach. W tej tablicy mieliśmy poszczególne kąty, które chcieliśmy narysować, fantastycznie, bardzo dobrze. I po prostu mieliśmy jakiś promień po x, promień po y obliczaliśmy x, y i ten XY przekazywaliśmy z wielkością punktu i z kolorem. No to wszystko robimy dokładnie tak samo. Zobaczcie, rysuj, po prostu rysuj lampki jest funkcją, zdefiniuj lampki jest funkcją, i co my robimy? Mówimy tak, zdefiniuj lampki i dajemy tą naszą tablicę co? Kąty, lampek, kąty lampki, przepraszam. Gdzie tu jest ta nasza tablica? Ona zdefiniowana. Tak, tu mamy kąty lampki, tą naszą. Y, tą naszą y, tablicę, liczbę lampek no lampek jest ile? Y, 150 kąt początkowy, kąt końcowy no, to mamy kąt początkowy, końcowy, od zera do, y, do końca czyli całe kółko nam narysuje prawda? a następnie mówimy, słuchaj, rysuj lampki znowu kąty lampki, liczba lampek, środek prawda? no bo musimy przesuwać ten na środek y, promień po x, po y, no i jaki kolor no i to dokładnie nic tu więcej nie ma ja myślę, że wrzucę wam w tym momencie. O, jeszcze ten kod na idone. Następny quiz będzie łatwiejszy. To od razu wam powiem, ten ostatni quiz będzie łatwiejszy, ale zanim do niego dojdziemy, musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. Ja już może od razu przejdę do niej. Nie będę tutaj tak, do niej przy... Tak, to mamy. I kochani, dobrze. To co? Teraz, yy, aha, zanim jeszcze przejdziemy, to ja jeszcze trochę się, zobaczcie, też można się tym oczywiście pobawić, bo popatrzcie, my możemy to spłaszczyć, możemy to spłaszczyć, mamy, <coughs> oczywiście znowu ten R jest nam niepotrzebny, on się tutaj zabłąkał, ale mamy, zobaczcie, spłaszczenie, czyli mamy, popatrzcie, Rx, Ry, czyli mamy to nasze spłaszczenie, rysuje się nam po spłaszczenie, ale znowu nie musimy rysować całego takiego spłaszczonego, możemy rysować tylko na przykład do połowy, prawda, widzicie, czyli rysujemy do połowy. No i widać tu już taki łuk też. Tu łuk taki lampkowy troszkę widać. Mniej możemy dać tych lampek. Rysuj lampki, tak. Tu jest sami 150, damy na przykład 80. I tych lampek jest troszkę mniej. Dobra. Ja w tym momencie, tak to wygląda. Wielka prośba w tym momencie, żeby pierwsza piątka wrzuciła, wrzuciła, o, to nie jest to. Pierwsza piątka, o, to jest to. Wysłała maila na adres nagrody kahut numer 2, z dzisiejszą datą, treść, jaką sobie życi nagrodę i obowiązkowo screen z, wynikiem, screen z wynikiem. Kochani, a my, żebyśmy nie przedłużali, to przejdziemy do, od razu do kodu z lampkami. Ja już wam po prostu ten kod opiszę, nie będę więcej tłumaczył, tylko opiszę, to wszystko, co tutaj jest, jest wykorzystane, a ja ten kod po prostu nam yy, pokażę, momencik, Przejdziemy, zrobimy sobie od razu takie lampki, które nam mrugają na choince. Dobra, tylko momencik. Dobra, ja, zaraz się troszkę... Gdzie tu się pogubiły te rzeczy? Dobra. Dobra. No dobra, myślę, że to możemy zacząć tu od tego punktu. Popatrzcie. Tak, co się dzieje? Mamy to samo, co poprzednio. Zobaczcie, czyli tak, nasz dokument, tak, sekcja head. To, to, co teraz robimy, to, co nam się pokaże, zobaczcie, mam nadzieję, że to, co nam się pokaże w tym momencie, to popatrzcie, o, widzicie, choinka, choinka z jednym takim łuczkiem, z jednym takim łuczkiem. Dobra, to to nam by chodziło, żeby była choinka z takim jednym łuczkiem. No to świetnie. Yy, za, za jakieś 10 minut ostatni kachut, dobra? Ostatni kachut, rysujemy bombki, ja je potem po prostu już tylko opiszę. Dobra, ale teraz, tak, czyli my yy, mówimy przechodzimy, ponieważ umiemy narysować łuk, umiemy narysować choinkę, no to przechodzimy do połączenia tego razem. Do połączenia tego razem, ja zaraz wrzucę nam kod. Początek dokumentu, sekcja. Yy, no, zaczynamy dokument HTML, on na końcu się oczywiście kończy, to widać. A tu jest głowa, w której head, w której definiujemy, że gdybyś spotkał plansz animacji, to ma być czarna. No i tu definiujemy nasze płótno, to nasze czarne płótno, które się nazywa plansz animacji, więc będzie czarny background 600 na 600 i zaczynamy nasz skrypt. Funkcja, którą znamy, rysuj trójkąt. Funkcja, którą znamy, rysuj koło, czyli ten nasz pojedynczy punkcik, taki żółty pojedynczy punkcik. Funkcja zdefiniuj lampki, też funkcja, którą znamy, mówimy o tym, że zdefiniuj kąty tych lampek. Po prostu mamy zdefiniować kąty tych lampek. Zobaczcie, zmiana kąta to jest od kąta końcowego. Mamy tu jakiś kąt końcowy, kąt początkowy, więc zmiana kąta to jest różnica tych kątów przez liczba lampek. No i mówimy, że kąt, że kąt, mamy zacząć od kątu startowego, a następnie pamiętać w tablicy poszczególne kąty, które nam się zmieniają o tą zmianę kąta. A jak mamy narysować lampki, no to co? No to mamy przejść po prostu po wszystkich naszych, tych, po tej tablicy kąty lampek. Kąty lampki, ile razy, tyle ile mamy lampek, i rysować y, o, okrąg o środku, środek x, środek y, promieniu, czyli możemy spłaszczać po rx, po r y i w danym kolorze, prawda? Czyli mówimy: bierz poszczególne kąty, spłaszczaj po x, bierz poszczególny kąt, spłaszczaj po y, dodaj do tego środek i to jest na x, no i rysuj punkcik. O grubości 2 i tam kolorze taki, jak jest zdefiniowany. No a teraz popatrzcie, to jest nasza choinka, którą rysowaliśmy, a to są nasze lampki. Ja po prostu powiedziałem, że masz narysować kąty lampek, no, czyli zdefiniować kąty lampek. Y, y, tyle, ile jest liczba lampek, ile jest kąt start i kąt koniec. No a popatrzcie, tu jest wszystko podefiniowane. Y, gdzie tu mamy tą liczbę lampek? Mamy kąt start, kąt koniec. Widzimy y, tą tablicę naszych kątów lampek i że lampek jest 40, no czyli mówimy no dobra, to masz, masz to wszystko yy, yy, masz narysować, te, prawda, czyli masz zdefiniować najpierw yy, nam te kąty tych lampek, tak? a następnie zobaczcie w funkcji rysuj choinkę w funkcji rysuj choinkę przekazujemy te kąty, ile ma być tych lampek, gdzie ma być środek czyli ten środek ma, jest prawdopodobnie gdzieś tu prawda, no bo jak sobie popatrzymy na coś takiego to on pewnie jest gdzieś tu, przekazujemy tutaj ten środek Jaki ma być promień po x, po y, czyli to spłaszczenie, no i tam nam wychodzi taki elegancki łuk, prawda? Zwróćcie uwagę, że gdybym ja tu zmienił kąt start na 0, a tu bym dał na 2 pi ten końcowy, to popatrzcie, narysuję mi cały taki łuk, widzicie? Cały taki łuk, ale ja rysuję tylko od gdzieś, zobaczcie, od 15 setnych, czyli jak mam jakiś taki okrąg, to rysuję od 15 setnych, czyli odtąd gdzieś zaczynamy 15 setnych to jest ten kąt, odtąd zaczynamy i rysujemy do kąt, do połowy do połowy całego kąta, no, cały kąt byłby tu czyli dotąd, zobaczcie, rysujemy tylko ten fragment łuku dobra, to mamy no to świetnie, no ale my byśmy chcieli teraz, żeby tych łuków było więcej, no to popatrzcie, to łuków żeby było więcej no to prosta sprawa, co robimy zaraz wyślę na tym, mówimy, no to tak, to my potrzebujemy takie tablice. Tablica dla pierwszych lampek, tych, które będą. Zobaczmy, jak to wygląda. O. Popatrzcie. Potrzebujemy tablicy dla tych lampek, dla tych lampek i dla tych lampek, prawda? Czyli to są nasze lampki te pierwsze, te na samym dole. Ich jest 40. Wszystkie się zaczynają, właśnie od tego 15 setnych do połowy. Potrzebujemy lampki dwie, lampki drugie, no ich będzie mniej, 30, prawda? Tych lampek jest 30. Zaczynają się znowu od tego kąta 15 setnych, od tego kąta tutaj 15 setnych, czyli odtąd się zaczynają i idą aż do tego kąta, czyli do tego kąta można powiedzieć pi, to jest nasz kąt pi, a to jest 15 setnych no, razy 2 pi, prawda? Bo tutaj mamy 2 pi, ale razy, razy jedną, drugą czyli tak naprawdę do kąta pi rysujemy, prawda? Tak? Do połowy z dwóch pi czyli do pi, a zaczynamy od 15 setnych pełnego kąta i to jest będą te lampki. A następnie mówimy kąt start, kąt start dla tych naszych lampek, to jest znowu 15 setnych i połowa, czyli nic się nie zmienia, cały czas rysujemy ten łuk dla naszych ostatnich, jedyna rzecz, którą zmieniamy, to tych lampek jest 10 popatrzcie, mamy tak to pięknie zrobione, że mówimy tak zdefiniuj lampki, dajemy pierwsze kąty liczbę lampek, kąt start, kąt koniec definiujemy drugą tablicę lampek, czyli drugą, czyli tą tablicę o, kąty lampki 2 tak, prawda, kąty lampki 2 drugą tablicę przekazujemy Ilość lampek, start i koniec I, te, i trzeci, prawda? Czyli ta nasza funkcja zdefiniuj lampki, tworzy nam, jest trzy razy wywołana dla trzech różnych tablic: kąty lampki 1, kąty lampki 2, kąty lampki 3, yy, dla innej liczby lampek, no i potencjalnie dla różnych kątów startowych i końcowych, tak? A my następnie, popatrzcie, mówimy tak: tu już jak masz zdefiniowane te kąty dla lampek 1, dla lampek 2, dla, dla lampek 3, to ja ci przekazuję te lampki, liczbę lampek, środek, środek, spłaszczenie i kolor. Czyli dla tego łuku przekazujemy kolor żółty, spłaszczenie 207,50, ale możemy dać inne spłaszczenie, na przykład nie, wiem, byśmy dali 400, prawda? No to popatrzcie, ten żółty by nam tutaj, o, by nam się po, po ich się rozszerzył, prawda? Albo moglibyśmy powiedzieć 207, ale ma być więcej po y, mniejsze spłaszczenie, no to zobaczcie to wyszedłby nam ten wianuszek gdzie indziej prawda, i no musimy, możemy też ten oczywiście, y, przepraszam, możemy też y, czyli tu mamy spłaszczenie po x, po y a tu może mówimy gdzie jest środek, gdzie jest środek, prawda y, no ten środek u nas jest po x 357, to mówimy środek tego łuku tak, to jest u nas 357 Przecinek 440, prawda? 440 to jest środek, względem, względem którego on narysuje to, ale to też możemy przesuwać. Możemy powiedzieć, że nie wiem, ma być po x bardziej 237, ma być troszkę w lewo, no ale to oczywiście wyjdzie nam za choinkę, tak? Zobaczcie. Oje, coś tu źle zrobiłem. Bez przecinka, <laughs> prawda? No to wyszedł gdzieś na w lewo, w ogóle go nie ma. Moment. 237, a było 400, tak? A było, no to damy 327, tak? Prawda? Widać, że nam się trochę przesunął, Możemy też przesuwać, możemy tu dać do góry 220, no ale to wtedy pójdzie nam do góry, prawda? Widzimy, że możemy ten środek tego łuku też przesuwać i on się nam odpowiednio przesuwa. Podobnie rysujemy drugie lampki, tylko dajemy tutaj kolor, widzicie, 255.00, czyli dajemy kolor. O, tu już poprawię, dajemy kolor czerwony, a tutaj dajemy taki, no nie wiem, fioletowy, rozmazany, te lampki 3, prawda? Inny, inny środek, yy, i też yy, inny środek, i inne spłaszczenie dajemy, no żeby się to, w to wpasować. Dobra, ja Wam wysyłam ten kod. To, to jest, yy, a, przepraszam, to chyba jest wszystko, tak? A, tylko no słuchajcie, nie ma, nie ma. Zobaczcie, co jeszcze musimy tu zrobić? Ostatnią rzecz musimy zrobić, ostatnią rzecz musimy zrobić. Mianowicie, co? Czego tu jeszcze nam brakuje? Kto da znać na czacie, czego nam brakuje? No, brakuje nam animacji. Zobaczcie, brakuje nam animacji. Więc dokładamy ostatnią rzecz, czyli mówimy tak, co 10 milisekund, 100 razy na sekundę, co 10 milisekund, czyli 100 razy na sekundę, wywołuj nam funkcję rysuj hoink No to wywołuj funkcję rysuj hoink no to co? Będzie... Mówimy zawsze, czyścimy naszą planszę, czyli robimy ją na czarno. Mówimy tak: Rysuj te cztery trójkąty zielone. No to rysuj cztery trójkąty zielone i rysuj nam trzy lampki. Rysuj nam trzy lampki, ale w rysowaniu lampek musimy teraz jeszcze dodać, popatrzcie, jedną rzecz prędkość. Prędkość tych lampek. Prawda? Mówimy tak: chciałbym. Chciałbym, żeby następnym razem ten kąt się trochę przesunął. Czyli żeby ta lampka nie była tu narysowana, tylko trochę dalej. Prawda? Każda z tych lampek. Zobaczcie, mamy narysować oczywiście tą lampkę, ale następnym razem ten kąt ma się przesunąć. Przesunąć nam się ma ten kąt. Prawda? A jeżeli by wyszedł poza, konie, poza kąt końcowy, to ma z powrotem wrócić na start. No i popatrzcie, co się dzieje. No. Dzieje się czy się nie dzieje? Nic się nie dzieje. Dlaczego się nic nie dzieje? Co się tutaj namieszałem. Zobaczcie, jak ładnie nam płyną, widzicie? Jak płyną lampki. Prawda? Dajcie znać plus jeden, jak to jest w miarę jasne. Zero jak średnio minus jak jest niejasne. Ja wrzucam w tym momencie kod dla nas wszystkich. Jeszcze raz go w skrócie tutaj omówię, żeby było, żebyśmy mieli, żebyśmy byli na wspólnym tutaj. O. I do Kom, jeżeli ktoś ma ochotę na ten kod, to już jest piękna choinka, kochani, to już jest naprawdę choinka, która już tylko nie ma bombek, już wszystko inne ma, nie ma bombek, ale ma pięknie świecące się lampki, prawda? Pięknie świecące się lampki. A co? Zobaczcie, niech ona nam tu się niech ona nam tu ładnie o, mruga, a my, a my sobie powiedzmy, o co chodzi. To są te główne funkcje, prawda? Czyli definiujemy Kąty lampek dla jakiegoś łuku tego, tego lub tego. To jest funkcja, która rysuje nam lampki. Prawda? Czyli oblicza x tak jak poprzednio, oblicza y. Rysuje punkt Dlatego tego x a y malutki, o takiej wielkości 2, o kolorze, który podaliśmy. x oczywiście to jest promień x razy cosinus, y to jest promień y razy sinus. No i oczywiście przesuwamy środek po x i po y. Prawda? Czyli tu rysujemy te lampki. Tak, eee, rysujemy te lampki, tak jak mamy zdefiniowane w, naszym, eee, w naszej tablicy e, kąty lampki. A my sobie zdefiniowaliśmy tą tablicę właśnie w tym miejscu, gdzie od kąta e, początkowego do kąta końcowego wyliczyliśmy zmianę i tyle, ile ma być lampek, to te kąty lampek e, podstawiamy kąt i następny kąt już będzie troszeczkę większy. To są nasze dwie funkcje, główne funkcje, ale teraz mówimy tak. Hej, hej co 10 milisekund, 100 razy na sekundę, wywołuj rysuj huimkę. Ok. No to świetnie. No ale co robi to? Czyli to jest wywoływane 100 razy na sekundę. Tak? Jest wywoływane 100 razy na sekundę. I najpierw jest czyszczony ekran na czarno, następnie są rysowane cz cztery trójkąty zielone, ciemnozielony, trochę mniej. Jaśniejszy i najjaśniejszy. I mówimy to rysuj lampki. Rysuj lampki. Mianowicie, pierwsze lampki, tyle ich jest od końca do końcowego, przesunięcie, czyli środek, spłaszczenie po x, spłaszczenie po y, kolor i jaka ma być prędkość przesuwania. I tak samo rysujemy dwie pozostałe. A w momencie, kiedy rysujemy lampki, to popatrzcie, obliczamy x, i y. Obliczamy naszego x, y dla każdego z tego łuku. No, wiadomo, tak jak powiedzieliśmy, spłaszczenie to nasze spłaszczenie, czyli promień razy dla x cosinus, a dla y sinus razy oczywiście z po y, to rysujemy i mówimy tak, lampka, kąt lampki nie jest taki jak był. Ta lampka nie ma takiego samego kąta, jej kąt ma się zmienić, ma się zmienić, ona ma płynąć, a jeżeli by była, wyszła poza koniec, poza ten kąt końcowy, to ma przejść na początek, widzicie? Jeśli wyjdziesz lampką poza koniec, to masz przejść na początek. Tak, dziękuję bardzo. Yy, dziękuję, Remi. 100 yy, razy oczywiście na sekundę, prawda? Dziękuję, sto razy na sekundę. To jest nasz kod, nasz kod jest wysłany. Dzięki za plus jedynki, minus jedynki, za zera, bardzo wszystkim dziękuję. Jest sporo plus jedynek, jest dobrze. My przechodzimy do ostatniego kachuta dzisiaj, dużo łatwiejszego. Dużo łatwiejszego, przechodzimy do ostatniego kachucika. Dobra. Także to chodzi tylko o bombki, o to, żeby one nam się ładnie mieniły, mieniły. Dobra. I wielka prośba, wchodzimy... Troszkę nam się tutaj rozjechało. Wchodzimy na Kahut IT. Numer naszego quizu 8835842. Wielka prośba o wrzucenie numeru quizu. Kochani, jak coś tu się teraz było niejasne. Dawajcie znać. Dawajcie znać. Be ten quiz będzie łatwiejszy. Myślę, że może być nawet i najłatwiejszy. Także jest duża szansa na, na nagrodę. Na nagrodę. <laughs> Ale zobaczcie, nasza choinka, nasza choinka, niech ona się nam mieni. Nasza choinka już jest naprawdę bardzo ładna, bardzo piękna, bardzo ładna. Trochę się nauczyliśmy od matematyki. Widzimy, że potrzebujemy tej matematyki w programowaniu. Przybiegajmy jej w grafice. Zachęcam Was do tej matematyki. Bez matematyki nie da rady, przecież widać wyraźnie, że my tu rysujemy spłaszczone fragmenty kół. Kochani, my tu rysujemy po prostu spłaszczone fragmenty kół. Tu nic większego nie ma. Jeśli umiemy narysować koło, to wszystko jest dalej proste. Jest kwestią techniki. Po prostu wzięliśmy sobie wycinek takiego koła. Nic więcej tu nie zrobiliśmy. Wszystko tu jest dalej bardzo, bardzo proste. Ja oczywiście ten nasz kod, który, no nie będę go zapisywał, ale ten kod mam z boku zapisany, więc my do niego też oczywiście wrócimy. A dajcie znać jeszcze w ogóle na czacie, jest 19.48, 19.50, zaczynamy kahuta. Powiedzcie mi tylko, jak Wam się podoba ta choinka? czy Tak w skali od 0 do 10. Jak 0, nieładna, 10, bardzo ładna. Dajcie znać, jak Wam się na razie podoba, bo nie ma jeszcze bombek, prawda? Jeszcze nie ma bombek, ale dajcie znać na razie, zanim zaczniemy, jak Wam się podoba ta choinka. Bardzo, Paka, no dziękuję, mi też się podoba. Naprawdę, jeżeli wyślecie taką choinkę swojemu nauczycielowi, przyjacielowi komuś z rodziny, że to jest dla was, pocztówka taka właśnie, że wy żeście zrobili, że wyście napisali, trochę ją zmienicie, tak jak Remi powiedział, dorysujecie na przykład jeszcze tutaj pieniek, tak, a może i gwiazdę bezklejnicką, to będzie wasza choinka, wyślecie, radość straszliwa, straszliwa, bo to wystarczy ten plik, indeks HTML komuś wysłać, jako załącznik niech otworzy, no piękna będzie sprawa, tak, Boki 5 na 10, Gawron 7 na 10, Ninja 7 na 10, fajna, ale bez bombek, będą bombki, stat code będą bombki, of course, dziękuję Ignacy za serducho, Midamisio 8 na 10, Magic 8 na 10, Persji 10 na 10, bardzo dziękuję, Plumcia 9 na 10, bardzo ładna choinka, bardzo ci dziękuję, Paka Tak, bardzo ładna, ale z bombkami będzie 9 na 10, dziękuję, Amelio, komiks 8 na 10, więc ja nie, przy... nie jeszcze muszę tę chwilę poczekać. Muszę jeszcze chwilę poczekać. Powiedziałem 19.50, to 19.50, ale bombki będą proste, jest duża szansa na wygraną. <laughs> A później, już tylko ten kod ostateczny, ja tutaj nam wkleję i pokażę z tymi bombkami. Po prostu go opiszę, tak? bo te bombki będzie widać, co one robią. Bra? 49 Dalej, kochani, dalej czekamy, dalej czekamy, dalej czekamy. Tak jak sobie powiedzieliśmy, tak? Ninja in the game, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak, Stasiu mówi, że. Łajców nie do końca wygląda. Dobrze. No, rzeczywiście, ten kąt, można byłoby trochę, masz rację, troszeczkę lepiej podrasować. Można byłoby podrasować, masz rację. Franek pilnuje czasu, jest 50, tak jak ninja, a to jedziemy, kochani. 5, 4, 3, 2, 1 start. Kolory, kochani, bawimy się kolorami. No nie ma nic piękniejszego od zabawy kolorami. Ja tak to jest. Pytanie pierwsze. Siedmiu. Co narysuje poniższy program? Co narysuje poniższy program? Żółty odcinek, żółty okrąg, żółty kwadrat, żółte koło. No właściwie wszystkie funkcje tutaj znamy. Wszystko było. Myślę, że nie sprawi to nam specjalnego problemu. Myślę, że dacie radę spokojnie. Zobaczcie, no tylko nawet tu jest. Zobaczcie, rysuj koło. Wywołujemy funkcję rysuj koło. Prawda, to nasze znane już w tym momencie to naszą znaną funkcję. Tak jest! Żółte koło, to nie będzie okrąg, To będzie koło. To będzie koło. Oczywiście, że to będzie koło. Dlaczego? No nie, nie okrąg, nie okrąg. Oj, oj. Tak, no zobaczcie, prosta sprawa. Tutaj wszystko już jest nam znane. Mamy funkcję rysuj koło, a, w tym, a tutaj mówimy rozpocznij ścieżkę, zamknij ścieżkę. Przekazujemy środek takiego koła. X, Y. Ja sobie może już te są nam niepotrzebne. Zobaczcie. Czyli raczej będziemy się skupiali na naszej planszy. o To jest x, y, tak to widać, to jest punkt 0, 0. No i co? My przecież przekazujemy, pamiętamy, środek, środek takiego koła, które chcemy narysować, a że to będzie koło to jest tu, bo fil. Nie rysuj obrzeża, tylko środek, prawda? No i mówimy, że przy, przy 100, 200, prawda? No to było po x 100, po Y, 200, to jest ten środek, to jest środek, pamiętamy? Tak jak mówiliśmy na poprzednim że to jest środek, a to jest promień, prawda? Czyli tu mamy jakiś promień 50, R jest równe 50, no i on oczywiście tylko zrobi taki wypełniony nam, yy, wypełniony nam yy, i oczywiście na żółto, prawda? Zwróćcie uwagę, że na żółto, bo mamy te dwa kolory yy, na full, więc tak to będzie i sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest, no i tak jest, prawda? Rzeczywiście tak to jest. Mamy żółty Żółty, żółte koło. Pierwsza piątka. Hero Knowing Melodic Bright Flying. Pytanie drugie. Co narysuje poniższy program? Co narysuje poniższy program? Tak. No właśnie. Tutaj takie dzisiaj takie trochę. Pierwsze pytania takie trochę podchwytliwe, a trochę takie może i niepodchwytliwe. No zobaczymy, zobaczymy. Tak, kochani, nadal żółte koło. Nic tu się nie zmienia, nadal żółte koło. Dlaczego? Popatrzcie, my jedną jedyną rzecz, którą zmieniamy, to jest tutaj. Mówimy tak. Nie, 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 nie chcę tego RGB255. Nie, ja chcę tutaj kolor. Zamiast tego mówię, nie przekazuję y, tych, y, te, tych kolorów w RGB. Nie, ja po prostu przekazuję kolor. Przekazuję. Kolor. No dobra, ale żebyś przekazał kolor, to musisz go zdefiniować. To ja mówię tak. Hej, to ja robię tak. To definiuję trzy zmienne. Czerwona jest na 255, zielona na 255 i blue na 0. I mówię tak, kolor to jest taki napis. RGB plus T255, plus to green też 255 i plus blue 0. Czyli tak naprawdę nic nie zmieniłem! No, przecież ja nic nie zmieniłem poprzednio. Przecież popatrzcie to było, jak ja tu przekazywałem ten parametr. Kolor, to poprzednio to przekazywaliśmy RGB 255, 255, 0. No i nadal to przekazujemy. No, nic tu się przecież nie zmienia: nic absolutnie się nie zmienia. Dalej przekazujemy 255, 255, 0, tak jak tu. Tyle tylko, że no, jakby skomplikowaliśmy sprawę, bo jest zmienna RGB. One mają 250, 255, 255, 0, ale oprócz tego, no, później się robi ten, ten kolor, się robi taki sam jak tutaj ten napis, prawda, jak ten o, ten napis w tym komentarzu, dlatego nam się nic tu nie zmieni. Zapisujemy. No i zobaczmy, rzeczywiście nic nam się nie zmieniło. Dobra. Pierwsza piątka. hero Oj, Flying Melodic, Bright Majestic Dynamic. Pytanie trzecie. Co narysuje poniższy program? Co narysuje poniższy program? No, znowu nam się niedużo zmienia. Czy a może trochę? Ej, bo. Znaczy, paka mówi, że gdzieś tu jest rysuj okrąg, ale nie, my chyba mamy tutaj, no zobaczymy zaraz, może rzeczywiście, może ja mam jakiś błąd, ale chyba nie, chyba nie. Nie, no tu e, rysuj koło, zobaczmy, my rysuj koło, więc i koło paka, no zwróć uwagę, wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze, przecież mamy, rysuj koło i mamy koło, to nie jest okrąg, prawda, więc rysuj koło i rysujemy sobie koło, dobra? Tak, znowu niebieski, znowu żółte koło, no, nic się znowu nie zmieniło, popatrzcie, co się zmieniło? Nadal jest ta funkcja, r równa się, znaczy nadal mamy, że red jest 255, green 255, blue 0. Wszystko jasne, tyle jest. Ale mówimy znowu, co 10 milisekund, czyli 100 razy na sekundę wywołuj, rysuj bombkę. Czyli mamy funkcję, rysuj bombkę. A co my mamy w tej bombce? wyczyść ekran. No to normalnie, pamiętamy, jak mamy animację, to najpierw musimy wyczyścić cały ekran, czyli cały prostokąt od 0,0 0 do y, rozmiaru planszy po X i rozmiaru planszy po Y. I następnie mówimy znowu, że kolor, tak jak było poprzednio, no kolor to jest co? RGB, tuż dochodzi nam napis RGB z 255, 255, 0, no i masz narysować to koło, no to, no to po prostu no nic się nie będzie działo, no on po prostu cały czas odświeża i cały czas rysuje to koło. No nic tu się nie zmienia, prawda? Pierwsza piątka Melodic, Flying Dynamic Shining Bright. Pytanie czwarte, co narysuje poniższy program? Co narysuje poniższy program? Koło zmieniające się z żółtego koloru w biały, białe koło żółte koło, koło zmieniające się z białego koloru w żółty. Co narysuje ten nasz program? I to jest. I tu dochodzimy kochani do klu. Dochodzimy do klu, do jednego z tych naszych piękniejszych elementów, z tych naszych piękniejszych elementów. <tuszy> Ja te wszystkie oczywiście kody udostępnię, także będzie na stronie Tak, koło zmieniające się z żółtego koloru w biały No bo co tu się wydarzyło, popatrzcie My mówimy tak, hej, hej, hej Zmieniaj co 10 milisekund Znaczy wywołuj, rysuj bombkę co 10 milisekund No to będzie wywoływał, Cześć! Kolor to jest R, G. Kolor to jest oczywiście RGB i wartość R, wartość G i wartość B ma tu się zapisać. Rysuj koło o takim kolorze, ale B, BBB B, B ma się zwiększać, czyli B będzie się zwiększało nam. To B nam się zwiększa od zera do no nieskończoności, prawda? Do nieskończoności. No to zobaczmy, niech się zwiększa. Popatrzcie. Widzicie, co się dzieje z naszym kółkiem? Blednie. Kto powie na czacie? Dlaczego nasze kółko blednie? Dlaczego nasze kółko zbladło? Dlaczego zbladło? No bo popatrzcie. No dlaczego? Kto powie na czacie? Dlaczego zbladło? Tak? Dlaczego ono zbladło? Już cały czas jest białe. Dlaczego? No, popatrzcie. R i G, tak, bo dodajemy do niebieskiego. Popatrzcie, nasz niebieski się zwiększa od zera do nieskończoności, prawda? Czyli tu my mamy tak, mówimy tak, 255, 255, 0. No to jest rzut. Potem 255, 255, 1 to już słabszy żółty, aż do 255, 255. No to jest biały, prawda? 255 to jest biały. Prawda? Zobaczcie. RGB. Gdybyśmy tak na wprost napisali 255, 255, 255. No i co? O! Gdybyśmy tak napisali na wprost. Patrzcie, no to jest po prostu kolor biały. To jest biały. Po prostu biały. No same 255. Ale my mówimy, nie. Masz wpisywać kolor tu, owszem, ale ten kolor tu ma 255, a to 0 też idzie do 250, czyli się skończy. No i nigdy nie zawraca. Nigdy nie zawraca, prawda? zwróćcie uwagę, on nigdy nie zawraca. Dlatego tak się dzieje. Pierwsza piątka, friendly Royal Agent wise red. Pytanie piąte. Dlaczego to koło zmienia kolor? Dlaczego to koło zmienia kolor? Bo żółty się nudzi, składowe kolory są stałe, składowa koloru B się zmienia, bo koło zmienia rozmiar. Dlaczego to koło zmienia kolor? Tak, także Aniu, bardzo dziękuję, czy inne kolory? Tak jest, bo dodają się, prawda? Ten nasz y, blue szedł nam y, do końca, a 250 wszędzie to biały keczupek, bardzo ładnie. Tak, bo dodaje się kolor, tak, tak, gdzieś śmigi, bardzo dziękuję, bo dodajemy niebieski, super, też bardzo ładnie, dziękuję. Tak jest, bo składowa B się zmienia. Tak Tak jak sobie powiedzieliśmy, to nasza składowa się B zmienia, prawda? To B nam się zwiększa i tak to jest. Pierwsza piątka. Friendly agent Royal Wise. Red. Pytanie szóste. Dlaczego to koło zmienia kolor do białego, a potem się zatrzymuje? Prawda? Dlaczego to kolor? Bo nie da się inaczej, bo biały zawsze dominuje, bo żółty możemy zmienić tylko na biały, bo składowa się zmienia do 255 i wszystko składowe są dalej maksymalne. Myślę, że nie jest to trudne. Myślę, że damy radę. Mi to misa, tak delikatnie tutaj spoileruje. Paka to już w ogóle spoileruje, tak na wprost tam nie ma siły. Rzeczywiście, bo składowa B się do 255, wszystkie składowe są dalej takie same oczywiście. Nasza pierwsza piątka, tu nie ma co się zatrzymywać. Friendly Agent Wise Royal Red. Pytanie siódme, kochani, pytanie ostatnie, co narysuje poniższy program? Popatrzcie, mamy tu, jedyna rzecz tu jest, tu się zmienia. Te. Jeśli B jest większa 255, zmień prędkość na przeciwną jeśli B jest mniejsze od 0 zmień prędkość na przeciwną jeden jedyny, jeden jedyny element, który nam tu się zmienia tak jest, to jest jeden jedyny element, który nam tu się zmienia tak jest, koło zmieniające się żółtego z koloru białe i z powrotem tak, 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 tak będzie, tak będzie. No to wrzućmy to. Zobaczmy, yy, zobaczmy, czy rzeczywiście tak jest. Popatrzcie. Z żółtego na biały i z białego na żółty. Z żółtego na biały i z białego na żółty. No pięknie nam się zmienia. Możemy tą prędkość nawet trochę podkręcić. Yy, rysuj bombkę, rysuj bombkę. Yy, yy. Prędkość na dwa to nam się, albo nawet na trzy, to nam szybciej będzie się zmieniać. Zobaczcie. O, teraz to już mruga jak trzeba. Widzicie? Mruga jak trzeba. No, dlaczego tak się dzieje? Popatrzcie. Rysuj koło, mówi, oczywiście tą prędkość bez, z, z, zmieniamy, ale my jeszcze dodatkowo zdefiniowaliśmy parametr prędkość, prędkość tej zmiany. I popatrzcie, dodajemy już nie jedynkę, a prędkość. Jeżeli ten blue wyjdzie powyżej 255, no to ma się zmniejszać, a jak wyjdzie poniżej zera, to ma znowu iść na przeciwne i się zwiększać. Czyli zobaczcie, te dwie linijki powodują zawracanie. Powyżej 255 Yy, ta prędkość będzie się zmniejszać jak przekroczymy 255, jak zejdziemy poniżej 0 ta prędkość z powrotem nam się będzie zwiększać, prawda? Mam nadzieję, że to jest jasne yy, tak, no i teraz co yy, wielka prośba, wielka prośba o yy, naszą pierwszą piątkę, o to, żeby w tym momencie, ojej, ojej znowu nie ten upad. żeby pierwsza piątka wysłała na adres nagrody małpałki.org.pl, kahut#3 3 Miejsce i w treści, jaką sobie życzycie nagrodę i screena. To jest to, co bym prosił, żeby teraz pierwsza piątka wysłała. A ja już nie wnikając, nie wnikając w nic, pokażę nam ostateczną treść z bombkami. Dobra, żebyśmy już tu nie marnowali czasu. Zobaczcie, pokażę ostatecznie nasze rozwiązanie z bombkami. Widzicie, o, takie bombki, czyli dochodzą nam bombki. One też zmieniają kolory. Jeśli popatrzycie sobie, one nam tutaj zmieniają kolory. Widzicie, jak się zmieniają i one są cztery i za każdym razem są w losowym momencie. A dlaczego tak się dzieje? Ja zrobiłem tylko jedną rzecz. Zobaczcie, tutaj jest, popatrzcie, tu się zaczyna ta, ta część bombkowa, prawda? To jest to, to, co dopisaliśmy bombkowo, mówimy tak, że ja chcę cztery bombki, ale mogą być dwie, zobaczcie, mogą być dwie bombki, wtedy mam dwie tylko. A może być bombek 20, prawda? Czyli taka nasza choinka, która może mieć nawet 20 bombek, one wszystkie się mienią. I mówię tak, bombki X i bombki Y to jest tablica, no to normalne, no to jest tablica. I e, czyli te 20 bombek. Zobaczcie, tworzę tablicę, w których będę miał, no, dla tego przykładu, będę miał co 20 współrzędnych X i Y bombek. No ale tu mówię, że tworzę kolejną tablicę, kolor 20 kolorów bombek i 20 prędkości zmian. No Ale pamiętamy, że kolor to są trzy składowe. Więc ja mówię do, mm, zobaczcie co ja mówię do y, JavaScript. Mówię, słuchaj. Bąbki kolor od zera to też jest tablica, to też jest tablica, prawda? Bo ten kolor ma trzy składowe, RGB, prawda? to też jest tablica. Tablica trzyelementowa. RGB. R to jest druga współrzędna, zero. Green to jest druga współrzędna 1 i blue to jest druga współrzędna 2. Tak? Ok. Czyli konkretnie w naszym przypadku to będzie tak. o, Może tak napiszę, żeby to było dla nas bardziej jasne. Bąbki od I, jakaś bombka I i kolor zerowy, to jest red. Bąbki kolor i od 1 to będzie kolor green i ostatni bombki kolor i od 2 to będzie kolor blue, prawda? To, są, to jest taka nasza tablica. Ta, prawda, tablica trzyelementowa dla każdego dla każdej dla każdej bombki dla każdej bombki od i. No a tych i u nas akurat jest w tym momencie 20, prawda? A na, naszych i jest 20, no bo tyle żeśmy ich zdefiniowali, prawda? E, tablica 3 elementowa dla każdej bombki od i to jest nasza czerwony, bombki i tam nie wiem 20 od 0 no to przepraszam 20 to nie ale 10 od 0 no to Red ile jest red ile jest green i tak dalej, a tu jest jak szybko się zmienia Tak ja to możemy napisać tablica 3 elementowa dla każdej bombki od i e, Bombki e, i tu mamy będzie tylko jedną napiszę reszta będzie analogicznie Na przykład bąbki od 10 od 0 to jest, jak szybko zmienia się. Jak szybko zmienia się r bąbki 10, prawda? No i mówię tak. No i teraz, no ale oprócz tego, mam jeszcze ich współrzędne xowe i i y, y no to mówię, że każda bombka z moich 20, no to ma jakąś losową, losową wielkość. Dlaczego tak przyjąłem? No tak przyjąłem, żeby one mi się tu gdzieś mieściły, bo jak na przykład tak przyjmę i powiem, że współrzędna x może być od 100 do losowa liczba razy 200, no to popatrzcie, o widzicie, przesunie mi się to wszystko, tak? Dlatego dałem 200 i wszystkie te bombki skumulowałem, o, tu na, tym, na takim jakby to powiedzieć kwadracie, prawda? Na takim kwadracie one tu wszędzie są po prostu skumulowane, prawda? Czyli mówię, że bo dla każdej z 20 moich bombek, mam 20, to losuję współrzędno x, to jest 200 plus jakaś losowa liczba z przedziału od 0 do 200, czyli tu będzie, no, każda współrzędna, każda x współrzędna pompki jest od 0 do 400. No i tak samo każda współrzędna y bombki to jest od 300, no bo tu widzimy, że zawsze dodaje 300. Nie, przepraszam, tu jest od 200, musi być, a tu jest od. 300 do 500, prawda? No i to mam. Następnie, popatrzcie, idę dla wszystkich bombek, ale to ustawiłem x y. No ale teraz muszę jeszcze ustawić te kolory dla każdej bombki i zmianę tych kolorów. No to mówię, idę po wszystkich bombkach, idę po wszystkich trzech kolorach. 0, 1, 2, prawda? 0 to jest red, 1 e, rg green i 2 blue, prawda? Idę po wszystkich bombkach i dla każdej bombki idę po wszystkich kolorach, i losuje jakiś kolor. Losuje jakiś dowolny kolor, i mówię, że losuje jakąś szybkość zmiany. No to niech ta szybkość zmiany będzie większa. Na przykład jeden, yy, mówię, że ta szybkość zmiany, tak. Kolor. Intensywność jednego z trzech kolorów bombki tak. To jest to. A tu jest yy, no każdej z tych bombki, każdej z tych bombek i a to jest szybkość zmiany. To niech będzie szybkość zmiany. I ona jest od, tam nie wiem, od jednego szybkość zmiany. Od 1 do 2. Tak szybko nam się będzie zmieniać. No i popatrzcie, rzeczywiście teraz te, te bombki nam już mrugają troszkę szybciej. No i dobrze, i teraz, a dalej to już jest prosta sprawa. No to patrzcie, czyli to nam definiuje wszystkie 20 bombek. Widzicie, tu sobie zdefiniowałem bombki, a tu mówię, rysuj bombki. No i na czym polega rysuj bombki? No tak jak poprzednio. Mówię, że kolor, czyli dla każdej bombki idę po wszystkich 20 bombkach i mówię tak. Kolor mojej bombki i tej, to jest RGB, no i kolor tej i tej bombki zerowy, czyli red, pierwszy, czyli green, i drugi, czyli blue i mówię, no rysuj, rysuj koło, czyli rysuj ten mały punkcik, no już nie mały, bo zobaczcie bo teraz ten punkcik będzie większy, jest 16 prawda, mogę dać mniejsze bombki 12, żeby tak nie nachodziły na siebie, o widzicie troszkę mniejsze bombki dałem i rysuj ten kolor, ale następnie muszę przecież zmienić, dla, dla tej bombki muszę zmienić jej trzy kolory, tak czyli kolor 0 red, prawda, to j będzie mi szło od 0, 1, 2, red, green blue i mówię że kolor bombki zmienia się o zmianę ale jeżeli kolor bombki jest mniejszy od 0, to ma iść na przeciwny, a jeżeli kolor y, tej jakiś red green czy blue jest większy od 255, to no ma też się zmienić na przeciwny. I to jest koniec, kochani, to jest koniec. Dajcie znać plus 1. Jeżeli miary jasne, 0, jak średnia, minus 1 jak jest jasne, to jest nasza choinka. Udało nam się ją zrobić do końca. Mam nadzieję, że zrobicie ją sami sobie też w domu, bo tu wszystko sobie wyjaśniliśmy. Albo przynajmniej podmodyfikujecie parametry. Bardzo dziękuję za plus jedynki tak, kod już wysyłam, kochani, i uwaga, z wielkim przytupem, piszę choinka dużymi literami, dobra, yy, i wrzucam nasz kod. Ja tylko przejdę po całym jeszcze naszym kodzie, ale już tak bardzo oględnie i powiem, co robimy. Tworzymy dokument HTML, to jest początek dokumentu, na samym końcu jest jego oczywiście koniec, tak, HTML koniec. Co dalej robimy? Zobaczcie, nagłówek, który mówimy, co ma jak wyglądać, jeżeli gdzieś zobaczy coś jak plansza animacji to background ma być czarny. Body, czyli to co ma się wyświetlać. Body to co nam się ma wyświetlać, body koniec wyświetlania. I kochani co nam ma się wyświetlać, tylko jedna rzecz, płótno. Płótno, ponieważ płótno nazywa się właśnie plansza animacji to będzie czarne 600 na 600 i to płótno będziemy oprogramowywać, czyli piszemy skrypt w javascriptie, tu się zaczyna nasz skrypt, tu się nasz skrypt kończy. I co my w tym skrypcie robimy? Mówimy tak. Dostajemy się do parametrów naszej planszy animacji. Tak? To są parametry. Tak? To są, zobaczmy, czy to. Tutaj, o, jest dobrze. Do parametrów y, naszej animacji. Dostajemy się do funkcji, czyli to się dostajemy do parametrów na przykład, naszej, y, naszej planszy, czyli długość, szerokość, tu do funkcji rysujących. Definiujemy trzy, y, trzy y, y, tablice lampek. Tak? Pierwsza, druga, trzecia. Pierwsza ma 40, druga 30, ostatnia 10. I mówimy, i mówimy że one wszystkie mają być fragmentami łuku między 15 setnych całego kąta a połową. Prawda? Taki ma być. Wszystkie mają być w tym samym. Mamy funkcję rysuj trójkąt. Po prostu rysuje nam trójkąt zamalowany danym kolorem o naszych trzech współrzędnych. Mamy funkcję rysuj koło, która rysuje nam po prostu zamalowane koło, kołko o jakimś promieniu, o jakimś środku, w jakimś kolorze. No i nasze lampki, które przed chwilą yy, które, nasze lampki, które są tablicami, lampki 1, lampki 2, lampki 3, no to mamy procedurę do definiowania tych lampek. Czyli mówimy, że jakbyśmy chcieli zdefiniować te lampki, to podajemy kąty lampek, ile lampek, start, początek. I zmiana kąta. Musimy sobie zapamiętać w naszej tablicy kąty lampki, wszystkie kąty tych naszych lampek, czyli te wszystkie kąty względem tego początku. No i co? Taki zmiana kąta, no to oczywiście kąt końcowy odjąć początkowy przez ile takich punktów ma być wyświetlonych, prawda? Zaczynamy od kąta początkowego i idziemy po wszystkich lampkach, które mamy narysować i zapamiętujemy kąt, a kolejny kąt, no to jest tyle, ile nam się zmienia. No i potem jak mamy taką zdefiniuj lampki, no to dla wszystkich trzech lampek trzech kąty dla wszystkich trzech tablic tej tablicy tej tablicy tej tablicy dla wszystkich nich definiujemy że chcemy nie wiem 40 30 30 20 lampek od takiego początku do takiego końca no a mamy drugą funkcję rysuj lampki no funkcja rysuj lampki jest dużo prostsza bo y, tylko rysuje lampki ona już ma w tablicy kąty lampki te wszystkie kąty które ma narysować liczy x y wiemy że x to jest cosinus razy promień Y to jest sinus razy promień, ale te promienie są różne, bo my spłaszczamy, prawda, widzieliście, że są spłaszczone. Po X ten promień jest większy, po Y jest mniejszy. No i jeszcze musimy podać środek. Rysujemy w tym momencie koło, ale to malutkie koło, czyli punkcik taki o promieniu 2, o danym kolorze, który tutaj też podamy. No i te lampki nam się będą przesuwać, prawda, czyli dana lampka, którą narysujemy i która ma jakiś kąt, no to następnym razem ten kąt ma przesunięty. Ale jeżeli by wyszła poza kąt końcowy, no to ten kąt ma wrócić na kąt startowy. No i to nam pozwala już narysować te lampki, bo co my robimy? My przecież co 10, milisekund, co 10 milisekund wywołujemy naszą funkcję rysuj choinkę, prawda? Czyli 100 razy na sekundę wywołujemy naszą funkcję rysuj choinkę, czyli tą naszą choinkę. Czyścimy cały ekran. No to rzeczywiście wyczyściliśmy cały ekran. Następnie rysujemy cztery trójkąty, coraz ciemniejsze. To są raz, dwa, trzy, cztery, które tworzą nam choinkę, a następnie mówimy, rysuj nasze lampki. Właśnie podajemy te kąty lampek, ile lampek, od kąt do kąt, gdzie ma być środek, jakie ma być spłaszczenie, środek po X, środek po Y, spłaszczenie po X, promień po X, można powiedzieć promień po Y, ten kolor e, danych lampek, czyli mamy, zobaczcie, żółte, czerwone, e, takie fioletowe, żółte, czerwone, fioletowe, no i jak szybko nam się ma zmieniać, Tutaj ta prędkość tych lampek możemy przecież zmienić. Zobaczcie, to, to możemy trochę przyspieszyć. Widzicie, jak już szybko pędzą, prawda? Więc ten, tu możemy sobie zmieniać te prędkości, jak one się tutaj przesuwają. Już troszkę zwolniłem. No i to, jest, to mamy lampki. No ale jeszcze musimy narysować bombki. Bąbki prosta sprawa. Właśnie przed chwilą mówiliśmy. My akurat zdefiniowaliśmy 20 bombek, ale może być ich 10. Prawda? Zobaczcie, może być mniej. 10. I co w tych bombkach robimy? Współrzędne X i Y tych naszych, no trzymajmy się 20 naszych 20 bombek, no to są, yy, to są właśnie te dwie tablice, a to bombki kolor i bombki kolor zmiana to tablice dwuwymiarowe, gdzie dla każdej bombki 0, 1, 2 aż do, do 19, trzymamy po I po, po, po J, po jocie trzymamy 0, 1, 2, poszczególny kolor, red, green, blue. No i idziemy po wszystkich bombkach, mówimy, że lampki kolor odi to też jest tablica, właśnie taka trzyelementowa kolorów, Lampki kolor zmiana to też tablica 3 elementowa tylko zmian kolorów, a współrzędne X i Y losujemy. No i teraz zobaczcie, bombki kolor dla każdej bombki, dla każdego koloru losujemy kolor i losujemy, jak szybko ten kolor będzie się zmieniał. A rysuj bombki jest proste, bo dla wszystkich bombek e, idziemy po wszystkich bombkach, u nas 20 mówimy, że kolor tej bombki to jest e, RED, na przykład 10 od 0 Green to jest 10 od 1, a blue to jest 10 od 2. I tak dla każdej bombki, następnie i, i, i ten, ten kolor jako string sobie definiujemy. Każemy narysować takie koło o promieniu 12, no ale może być 14, trochę większe bombki. O. I mówimy współrzędna x y, ona się nie zmienia, kolor, ale kolor nam będzie się zmieniał, czyli każdy z tych trzech kolorów 0, 1, 2, teraz zmieniamy, zmieniamy, prawda? Czyli dla każdego z tych trzech kolorów to jest druga pętla, zmieniamy kolor. Jeżeli, yy, prawda, kolor nam się zmienia, gdyby ten kolor był poniżej zera, to idzie w drugą stronę. Że, jeśli jest powyżej 250, idzie w drugą stronę. Plus 1, jak jasne, 0, jak średnio, minus 1, jak jest niejasne. Dajcie znać. A my przechodzimy do ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania, do wyboru zwycięzców quizu i naszego czelęcza, czyli okiorg.pl. Okiorg.pl. Nie wiem, dlaczego. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko jest dla was jasne. Tak. <laughs> Okiorg.pl, ok. kochani, do wyboru zwycięzców i teraz zobaczcie. Eee, oczywiście najważniejsza rzecz challenge eee, z ostatniego tygodnia, nasz ranking. Dziękuję wszystkim, którzy wrzucili zadania. 26 osób. Bardzo dziękuję. I troszkę. Eee, tak. Także eee, wybieramy w tym momencie pierwsze eee, dwie, dwie osoby. Dwie osoby, bardzo dziękuję kochani, te zadania które robicie, to chyba czujecie, że idziecie do przodu, dajcie znać, czy, czy, czy czujecie po tych zadaniach, czy nie tak, dziękuję za plusy jedynki, Remi, Nikki, persji, pk marek, mastek, magic bardzo dziękuję mamy osób, jeszcze raz popatrzmy 26 26, więc losujemy dwie osoby 25 czyli warto chociaż jedno zadanie No losujemy jeszcze drugą osobę 24, no warto. Poczekajcie, czy to było dobrze? Dobrze. 25, 24, warto robić nawet jedno zadanie. Michael i login, prośba o maila na adres na adres nagrody .pl. challenge, Challenge, yy, że to był Challenge. Jaką życzę sobie nagroda? No i screen potwierdzający oczywiście, że to byłeś ty. No i kochani, yy, oczywiście pamiętamy, że jeżeli wejdziemy na oki.org.pl harmonogram zajęć, to tu mamy wszystko, co musimy zrobić przed naszymi zajęciami. Jest zapowiedź naszych zajęć, link do zajęć, jest challenge. No i są oczywiście quizy, a tych quizów było aż 6. I oczywiście będziemy wybierać po kolei zwycięzców naszych quizów. Naszych quizów. Dobra. Dobra. Momencik. A, musimy teraz znowu przejść do tej naszej strony. To już chyba nie będzie potrzebne. Tak. No mamy. Pierwszy quiz. Trzeba było zrobić zadanie z poprzednich zajęć, płatki, najlepiej przy pomocy wektora. Dziękuję wszystkim 26 osobom. Naprawdę fantastyczna sprawa, że zrobiliście. Dobrze. All comments. Zaraz zobaczmy, ile jest dokładnie. 15, przepraszam. 15 osób, ale wszystkim 15 osobom bardzo dziękuję. To nie było łatwe, na pewno. Piątka. Piątka, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tomek. Tomku, moje gratulacje, prośba o maila, adres nagrody małopauki.pl, quiz hash 1, dzisiejsza data, No Oczywiście jakąś sobie życzyć nagrodę i również, również screena. Pytanie numer dwa. Co wypisze program? No tutaj klasyka gatunku, czyli bawiliśmy się wektorami. Na początku rozmiar jest pusty, oczywiście, potem dodaliśmy, no to pewnie będzie 3, ale size od 2, no to elementów jest 3, odejmiemy 2, no to będzie pierwszy element 0,1, czyli pewnie powinien wypisać Ada. Tak, pewnie powinien wypisać Ada. Zobaczmy, ile mamy komentarzy. Tak już krótko mówię, o 26 komentarzy, bardzo się cieszę, czyli wybieramy osobę od 1 do 26. I to jest 17. No to idźmy normalnie. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Stanisław. Łajszczak. Stanisławie, moje gratulacje. Quiz numer 2. Mail na adres nagrody małpałkior.pl quiz numer 2. Jaką sobie życzysz nagrodę i oczywiście screena. Czym różni się w C, tablica od wektora? No właśnie, moje ulubione pytanie: przemyśleć, zastanowić się, kiedy używamy jednego, kiedy drugiego, właśnie wnikamy po to, żeby w tych najpiękniejszych projektach informatycznych brać udział. I bierzemy wszystkie komentarze. Tych wszystkich komentarzy mamy 27. No to bardzo się cieszę, bardzo Wam dziękuję za to, że przemyśleliście, że chcieliście. Numer 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Karolina pyzik. Karolina, moje gratulacje. Mail na adres nagrody małpałki.org.pl. .ok Kuis numer trzy. Jaką sobie życzysz nagrodę i screena potwierdzającego. Kuis numer 4. Czym różni się funkcja wypisz A od wypisz B? No widzimy, że tu przekazujemy, musimy przepisać cały wektor potencjalnie, czyli tu jest milion elementów. Tutaj przekażemy tylko referencję, bez zmiany, czyli nie będzie tego kopiowania całego wektora do no, jakiegoś nowego tutaj także jedno z ważniejszych pytań, jedno kochani z ważniejszych pytań, dziękuję wszystkim, którzy się zastanowili, bardzo dziękuję, all comments, 24 mamy komentarze, więc wybieramy osobę od 1 do 24, 18, 18, raz, no to może zacznijmy od końca, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Karolina Pyzik. No, Karolina, dzisiaj chyba też rozbija bank. Karolino, quiz numer 4 jest również dla ciebie. Quiz numer 5. Jak narysować okrąg? Kochani, no to dzisiaj się na tym głowiliśmy. Głowiliśmy się na tym dzisiaj. E, wiemy już, jak narysować okrąg, myślę. Kilka razy powtarzaliśmy. Mamy 16 osób. Tym, którzy się zastanowili, pomyśleli, bardzo dziękuję. No, bo to nie jest proste, zwróćcie uwagę. Nie jest proste. E, jedenastka. Raz, 16, 15, 14, 16, 12, 11, 360 co jeden stopień. Zgadza się, no ale oczywiście tutaj blisko. No w każdym razie o to chodzi. W każdym razie, Olafie, moje gratulacje. Prośba o maila na adres nagrody małpałki.org.pl z tytułem quiz numer 5 i jaką sobie życzysz nagrodę oraz screena. I ostatni quiz. Zainstaluj dowolny edytor do tworzenia stron www i stwórz stronę www, która wypisuje twój ulubiony cytat. Chętnie bym przeczytał wszystkie, bo widziałem, że macie fantastyczne. Może się uda, zobaczymy. W każdym razie mamy 14 cytatów i 14 stron. Chodziło o to, żebyśmy się nie męczyli w notatniku, tylko w Visual Studio Code, żebyśmy mogli to pisać. Tam było hmm, hmm, chyba też 16, więc generujemy liczbę od 1 do 16 i 15. Czyli zaczniemy od końca. E, 16, 15. E, no właśnie, Ola tutaj ma taki, zobaczmy, wymagajcie od siebie, choćby inni od, nas, od was nie wymagali. Pięknie, Olu. W takim razie gratulacje. Prośba o maila na adres nagrody małpałk.pl, numer 6. Fantastyczny cytat. No, rzeczywiście, kochani, od siebie zawsze trzeba najwięcej wymagać. Myślę, że to jest jak najbardziej słuszna, słuszna słuszność. Ale popatrzmy pozostałe. Prawda jest straszna, ale nie wiedza jest gorsza. No, kochani, no pięknie, pięknie. Super. Tak. Ela. Dzień szkoła to więzienie dla niewinnych. No, to. Tutaj na bombę i mi wrzucasz, Elu, ale no, nie mogę już tego skomentować, każdy nas musi tam po swojemu. Człowiek jest nigdy zły dobrowolnie, no coś w tym też jest, coś w tym też jest rzeczywiście. To, że milcze, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia, no piękne, dużo z nas osób, kochani, zawsze mówi odwagi, 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 kochani, mamy piękne myśli, ale czasami miszczymy, Amelio, bardzo piękny cytat. Anything is possible if you try. No dokładnie, kochanie. Jak Nie spróbujemy, to dokładnie nie będzie. Tomku, pięknie. Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłość się nie pisze, miłość się czuje. No, Maju, piękny cytat. Piękny. Bez pracy nie ma kołaczy. To Sta Stanisław, pięknie. Jaczemik. Jeżeli zrobisz to, co łatwe, twoje życie będzie trudne. Jeśli zrobisz to, co trudne, twoje życie będzie łatwe. No, idealnie, idealnie się zgadzam. My dzisiaj. My dzisiaj jeszcze że dokładnie mieliśmy ciężkie zajęcia, ale myślę, że czujecie, że macie moc. Błąd jest przywilejem e, filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy no kochani. Oczywiście, że mamy prawdę do błędu. Dokładnie. Zawsze, zawsze. Visual Studio Code. Ludzie, którzy nie potrzebują innych ludzi, potrzebują innych ludzi, by im okazywać, że są ludźmi, którzy nie potrzebują innych ludzi. No, takie jest socjologiczne, bardzo ładne. A, już skończyłem. To, jeśli przepraszam, to już wszystkich pewnie nie wymienię. E, kochani. I dobra, dobra, tu mamy. Tak, no już pozostałe chyba mi się nie uda wymienić, bo, bo już tutaj mi znikło to okno, ale dziękuję Wam za te piękne cytaty. Dziękuję wszystkim. All comments chyba były fajne, były wszystkie naprawdę bardzo sympatyczne. Jeśli jeszcze raz przejdziemy, to byliśmy. Tak, no już byśmy na końcu. <laughs> tak, to Dari był cytat teraz Darii, dokładnie, bardzo dziękuję. I jeszcze byśmy ominęli. Paweł. nie bój się dużego kroku, nie pokonasz prze przepa przepaści dwoma małymi. Pięknie, pięknie, zawsze do przodu, zawsze się rozwijamy. Franek, niczego w życiu nie należy się bać, tylko rozumieć, dokładnie. Franek, idealnie, idealnie. Antek, <laughs> humaniści, ludzie piszący w Pythonie, ludzie kopujący. Y kopiący piłki od siatki. Są trzy typy ludzi, których no, nie wolno uszanować. No tutaj takie, no słuchajcie, szanować myślę, że każdy, no, bo człowieka trzeba szanować, tak mi się wydaje, no, ale to, rozumiem, no jest jakiś tam cytat, natomiast myślę, że szanować to, no trzeba wszystkich, natomiast oczywiście my to mamy prawo wybierać, wiadomo, tych przyjaciół, właśnie wypróbować ich próbę, tak jak mówiliśmy dzisiaj, był też ten, ten cytat, kiedy się poznaje przyjaciół. Dobrze, kochani, to jest na dzisiaj, jeżeli macie pytania, Dajcie znać y, na, jeśli macie teraz pytania, komentarze, cokolwiek byście chcieli, dajcie znać. Następne zajęcia dopiero 11 stycznia, we wtorek po nowym roku, nie 4, a 11. Y, ja w międzyczasie zachęcam was wszystkich do naszego challenge, kochani, pamiętajmy o challenge'u. Nasz challenge jest naprawdę y, y, tym razem no, no fantastyczny. Jestem bardzo zadowolony z tego, mam nadzieję, że Wy. No, zrobić choinkę, to co my dzisiaj, będzie oczywiście kod. Maksimum, prościutkie zadanie, wypisać większą z liczb rozgrzewkowe, narysować gwiazdkę na choinkę, no możemy sobie nawet zobaczyć. I łańcuszek, na no, jakie jedno ciekawsze zadanie, narysować taką gwiazdkę, taką czy inną, choinkową, może dodać potem do naszej choinki. Zadanie łańcuszek, to jest takie, są takie zabawy, że dodaj dwa, odejmij pięć, pomóż przez sześć, a zobaczysz swoją datę urodzin, no i właśnie, czy to jest prawda, czy nie. Trzeba takie, takie coś sprawdzić. <laughs> Także zachęcam do naszego challenge'a, jest naprawdę fantastyczny. Kochani, słuchajcie, jeżeli ma, Dajcie znać właśnie, jeżeli nie ma pytań, jeszcze raz, najbliższe zajęcia 11 stycznia. We wtorek, z programowania od podstaw, tak? Także z programowania od podstaw, 11 stycznia, za dwa tygodnie, mamy trochę przerwy. Także mam nadzieję, że wystartujemy z Tomkiem w międzyczasie z konkursem Mistrz Programowania, także oczekujcie w pierwszym tygodniu stycznia tutaj maili. Napiszcie może w ogóle, tak, napiszcie czy to, czy to nie był w ogóle ten sposób nasz dzisiejszych zajęć, że przez Kahuta to robiliśmy. Czy to było ok? Czy to wam się podobało, że my, że ten kachut jakby był częścią zajęć, że my w trakcie kachuta poznawaliśmy nowe rzeczy? Czy to dla was jest ok? Czy to wam dało jakiejś nowej wiedzy? Co? Dajcie znać, jeśli mogę jeszcze prosić, zanim złożę wam już życzenia. Tak, komiks mówi ok, Franek normalnie, Maciek zdecydowanie fajny sposób, Amelia też w fajny sposób. Tak, myślę, że tak, kachuty na spoko, komiks, no to się cieszę. Kasper, że dobrze. Kachut fajny, Tomek. Daria mówi tak, masz rację, Dario. Dzisiaj rzeczywiście to nie były zajęcia do pisania kodu. Każda faza, każdą fazę obiecuję, że jutro się pojawi na stronie i każdą fazę będziecie mogli sobie tam skopiować i zobaczyć. Tak? Komiks mówi, że w lepiej, w zwykły sposób. No, fajnie było. No to się bardzo cieszę. Co jakiś czas będziemy w ten sposób robić, jeżeli będzie. Inaczej byśmy nie zdążyli, tak? A myślę, że zdążyliśmy, myślę, że sporo się nauczyliście. W to wierzę. Kochani. Wszystkiego dobrego z okazji świąt. Yy, ukochajcie swoich rodziców. Dajcie im buziaka. Oni was bardzo kochają. Powiedzcie im, co, wy co robicie, co, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Zapytajcie ich, mamo, tato, co jest, yy, co, na czym wam zależy. Porozmawiajcie z nimi, żeby to był czas rodzinny, żeby to był czas świąteczny. Tego wam życzę, tego wam życzę, kochani. A w Nowym Roku ognia, kochani, ognia, bo ogień to jest najważniejsza rzecz żebyście mieli ogień do rozwijania swojej pasji, do zmieniania świata. To wtedy zobaczycie, że to życie nabierze sensu wielkiego, bo będziecie robili dobre rzeczy, będziecie robili pozytywne rzeczy, nieważne czy w programowaniu, w algorytmice, w chemii, w biologii, gdziekolwiek byście nie byli, w koszykówce. Tego wam życzę, wszystkiego dobrego na święta. Bardzo wam dziękuję. Z mojej strony to był bardzo fajny semestr, bardzo mi się z wami super współpracuje. Do zobaczenia w kolejnym roku.